Panie i panowie posłowie, wznawiam obrady. Sejm ustalił, iż w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu koła. Jako pierwszy zabierze głos w imieniu Platformy Obywatelskiej pan poseł Marek Łapiński. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, panowie i panie z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Wysoka Izbo. Na sali niewielka liczba posłów, a ustawa niezwykle ważna, bo dotycząca wielu milionów polskich działkowców. Myślę, że możemy szanownym państwu, którzy nas w tej chwili śledzą za pośrednictwem mediów, polskim działkowcom przekazać dzisiaj dobrą informację. Kochani działkowcy, oto ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. To ustawa, która jest przedmiotem prac parlamentu od wiosny bieżącego roku, a fakt konieczności jej przygotowania wynikał z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku. Szanowni państwo, to ustawa, która jest projektem kompromisowym, projektem, nad którym pracowaliśmy wiele tygodni na kilkunastu posiedzeniach zarówno podkomisji, jak i połączonych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dlaczego jest to projekt kompromisowy? Nie tylko dlatego, że były aż cztery przedłożenia, które były podstawą pracy i komisji, i podkomisji, ale także dlatego, że zarówno kluby parlamentarne, jak i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w toku prac przyjęli jako projekt wiodący, to rola posłów, przyjęliśmy projekt złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, a parlamentarzyści, którzy współpracowali z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, wsłuchiwali się także w głos i w to, co mają do powiedzenia działkowcy. To między innymi dlatego, że posłowie Platformy Obywatelskiej odbyli kilkaset spotkań z działkowcami wiosną tego roku. Klub Platformy Obywatelskiej poparł jako projekt wiodący przedłożenie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. W toku prac podkomisji poprawki, które składaliśmy, przede wszystkim realizowały wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o tym, iż w ogrodach działkowych należy zapewnić pełną transparentność, należy umożliwić działkowcom stowarzyszanie się, należy zapewnić wolność stowarzyszania się, należy zadbać o to, aby działkowcy mogli korzystać ze swoich praw już nabytych, ale także, żeby w przyszłości, po wejściu w życie nowej ustawy, mogli z tych ogrodów w spokoju korzystać dla zapewnienia rekreacji, dla zapewnienia wypoczynku, dla spełnienia także funkcji socjalnej tych ogrodów działkowych. Poprawki, które składaliśmy także w toku prac podkomisji, zmierzały do tego, by zrealizować jeszcze jeden cel wskazany przez Trybunał Konstytucyjny, by nie tylko zapewnić wolność stowarzyszania się, ale także, by tytuły związane z prawem użytkowania wieczystego, z prawem własności tych gruntów były w jak najszerszej dyspozycji działkowców. Stąd słynna już i dosyć burzliwa debata o uwłaszczeniu działkowców. Otóż propozycja klubu Platformy Obywatelskiej mówiła o możliwości przekazania, przeniesienia ze Stowarzyszenia Ogrodowego, jakim jest Polski Związek Działkowców, prawa tego prawa własności, prawa użytkowania wieczystego na działkowca. Klub Platformy Obywatelskiej podtrzymuje to, iż przekazanie dla działkowców, dla osób, które pracują na działkach, które przez wiele lat wypracowały ten potencjał, ten majątek, że przekazanie tych praw własności, przekazanie praw użytkowania wieczystego to najlepsze rozwiązanie. Ale ustawa jest kompromisem, stąd ostatnie tygodnie
rozmów z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, które prowadziliśmy jako posłowie klubu Platformy Obywatelskiej. Także zaangażowany w to był szef naszego klubu, pan poseł Rafał Grupiński, pan premier Donald Tusk. Doprowadziły do kompromisu, który został zaakceptowany wczoraj przez połączone komisje jednogłośnie. I to jest właśnie ten projekt ustawy. Kompromis, który mówi o tym, iż prace nad uwłaszczeniem działkowców przy deklarowanym wsparciu przez Polski Związek Działkowców będą prowadzone w innej ustawie, że przygotujemy nowy projekt ustawy o uwłaszczeniu działkowców. Takie ustawowe odesłanie do tego działania, do tych prac, które podejmiemy w parlamencie, daje artykuł 29 nowej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który mówi, iż zasady, warunki i tryb ustanawiania na rzecz działkowca tytułu prawnego do działki innego niż uregulowany w niniejszej ustawie określi odrębna ustawa. Ten kompromis to nie tylko decyzja klubu Platformy Obywatelskiej o tym, iż będziemy pracowali nad uwłaszczeniem w innej ustawie, ale także gest ze strony Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który zmienił swoje podejście w zakresie obowiązku zwoływania zebrań, na których działkowcy opowiedzą się za tym, czy chcą nadal funkcjonować w przekształconym Polskim Związku Działkowców, czy chcą założyć nowe stowarzyszenie, czy też powierzyć istniejącemu już stowarzyszeniu zarządzanie ogrodem działkowym. I takie zobowiązanie do przeprowadzenia tego formalnego zebrania, by nie powiedzieć zjazdu wszystkich działkowców z ogrodu, znalazło się także w tym projekcie. Ten artykuł, który mówi, iż zebranie w ciągu 12 miesięcy odbędzie się na ogrodzie działkowym, został wprowadzony wczoraj na połączonych komisjach. Realizuje ten postulat po pierwsze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też otwiera debatę na ogrodach działkowych. To właśnie po przyjęciu tej ustawy działkowcy będą mogli rozmawiać ze sobą, będą mogli rozmawiać z przedstawicielami i Polskiego Związku Działkowców, i tych inicjatorami, którzy będą chcieli przeprowadzić proces założenia nowego stowarzyszenia, bądź też powierzenia zarządzania ogrodami istniejącemu już stowarzyszeniu. Ta dyskusja o ogrodach działkowych rozpoczęta w czasie prac nad tą ustawą, w czasie tych działań, które prowadził Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, które prowadzili posłowie wszystkich klubów, ta rozmowa, ta debata doprowadzi do nie tylko uporządkowania sytuacji w ogrodach działkowych, ale jednocześnie spowoduje, moim zdaniem, naszym zdaniem, wsparcie, wzmożenie działań obywatelskich. To ogrody działkowe będą takim miejscem, gdzie to społeczeństwo obywatelskie będzie się kształtowało. To nowe stowarzyszenie powstałe w wyniku decyzji parlamentu, przekształcony Polski Związek Działkowców i wszystkie nowe stowarzyszenia ogrodowe, to będzie nowy obszar społeczeństwa obywatelskiego, gdzie działkowcy także będą świadomi swoich praw, będą świadomi swoich uprawnień i będą wręcz, jak sądzę, w toku tej debaty naciskali na parlamentarzystów, by deklaracja o tym, iż nowa ustawa o uwłaszczeniu działkowców powstanie, by także na nas to zobowiązanie nakładali i wymagali od nas, byśmy te prace prowadzili co najmniej tak szybko, jak prowadziliśmy pracę nad ustawą, nad którą dzisiaj debatujemy. Bo prace były rzeczywiście szybkie. To lipiec, przewodnictwo pani poseł Krystyny Sibińskiej w podkomisji, kilkanaście spotkań, wiele godzin pracy, bardzo intensywnej, często emocjonalnych dyskusji, często bardzo poważnych sporów o kształt tej ustawy, później praca ministerstw, opinie i wczesna jesień i przyjęcie wielu poprawek zaproponowanych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, a poprawek już nie tylko wynikających z pierwotnego projektu obywatelskiego, z pierwotnego przedłożenia obywatelskiego, ale także konsumujących część dorobku podkomisji. I to ważne, że tak się stało, że dziś możemy przedstawić Wysokiej Izbie projekt, który nazywamy projektem kompromisowym. Projektem, który gwarantuje, iż prawa nabyte przez działkowców będą honorowane, że ustawa wejdzie w życie w terminie, w którym zobowiązał nas Trybunał Konstytucyjny, że dzisiejsza debata, że dzisiejsze
także, jak sądzę, spotkanie komisji, bo pewnie będą poprawki, będzie kolejnym etapem, w którym wywiążemy się z zobowiązania i głosowanie, jak sądzę, w trzecim czytaniu w piątek dopełni ten proces, tą procedurę przyjęcia nowej ustawy o ogrodach działkowych. Także działkowcy mogą spokojnie myśleć o swojej przyszłości. Mogą rozpoczynać dyskusję o tym, jak będą chcieli, by ich ogrody były zarządzane w przyszłości. Panie Marszałku, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym złożyć poprawki przygotowane przez Biuro Legislacyjne, które nie są poprawkami merytorycznymi, jednak w opinii legislatorów powinny zostać przyjęte przez Wysoką Izbę i być przedmiotem obrad komisji w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Również dziękuję za precyzyjne, racjonalne wykorzystanie czasu. Zmieścił się pan precyzyjnie. Głos zabierze pan poseł Tomasz Makowski. Przepraszam, pan poseł Wojciech Zubowski. Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. W swoim czasie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie ustaw regulujących funkcjonowanie ogrodów działkowych. Swoje wystąpienie zacznę od słów podziękowania i uznania pod adresem tych wszystkich 924 801 osób, które podpisały się i działały w sprawie obrony obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę z tego, że najprawdopodobniej jest to pierwszy projekt obywatelski, który po prawie roku czasu i zaciekłych dyskusjach z posłami Platformy Obywatelskiej ma szansę na wejście w życie. Nie spotkałem się też dotychczas z projektem, który zyskałby tak wielkie poparcie wyrażone w listach kierowanych do parlamentarzystów, w obronie którego też przeprowadzono manifestacje zarówno w zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Nie przypominam sobie też ustawy, w sprawie której otrzymywalibyśmy tyle zaproszeń na spotkania z zainteresowanymi, z każdego staraliśmy się skorzystać. Oczywiście projekt, na którym dzisiaj debatujemy, różni się od tego projektu, który państwo złożyliście w Sejmie w lutym tego roku. Żałuję, że drugie czytanie odbywa się dopiero dziś, 60 kilka dni przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Żałuję, ponieważ projekt w takiej formie, jak dziś go przyjmujemy, mógł być już uchwalony przed wakacjami. Ci, którzy śledzili posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych, wiedzą doskonale, że odpowiedzialność za to spoczywa na posłach Platformy Obywatelskiej, którzy dopiero po wielu miesiącach przystali na rozwiązania zaproponowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Trudno też wykazać zrozumienie dla faktu, że w czasie prac komisji i podkomisji często wykazywali się oni nie tylko arogancją, nie chcąc nawet uzasadniać forsowanych przez siebie rozwiązań, ale też, jak się okazało, potrafili przyjść na posiedzenie komisji w tak ważnej sprawie nieprzygotowani. Czego świadkami byliśmy choćby wtedy, gdy po szumnym ogłoszeniu poparcia dla projektu obywatelskiego okazało się, że posłowie PO nie przygotowali nawet swoich poprawek w formie pisemnej. Nawiasem mówiąc, spowodowało to m.in. konieczność skrócenia trzydniowego posiedzenia podkomisji do jednego dnia. Nadal jednak można było zauważyć działania mające na celu przemycenie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Platformy, tym pierwotnym, pod przykrywką projektu obywatelskiego. Sposoby, w jaki do tego dążono, mogłyby stanowić materiał na odrębne posiedzenie komisji. Przypomnę tylko posiedzenie z 26 lipca, kiedy to posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski jednym głosowaniem przyjęły, bez przeprowadzenia dyskusji, przyjęły brzmienie całego rozdziału. Dochodziło też do sytuacji, kiedy to w ramach protestu przeciwko urągającemu wszelkim zasadom prowadzeniu posiedzeń przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wychodzili z posiedzenia podkomisji, a wraz z nimi posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym był złośliwy, to zwróciłbym uwagę na fakt, że zmiana stanowiska posłów Platformy co do najistotniejszych zapisów ustawy w projekcie obywatelskim nastąpiła dokładnie na kilka dni przed referendum warszawskim. A wcześniejsze deklaracje premiera o poparciu dla projektu obywatelskiego pojawiły się dopiero po olbrzymiej akcji informacyjnej zorganizowanej przez działkowców, podczas której informowano o zagrożeniach w propozycjach zgłoszonych przez Platformę Obywatelską. Gdy miał być złośliwy, zapytałbym też, co spowodowało, że posłowie nagle zaczęli... Doprawdy? Ależ proszę o spokój w ławach poselki. To poseł Zubowski ma w tej chwili głos. Dziękuję. Bardzo proszę. A więc gdybym miał być złośliwy, pani poseł, zapytałbym też, co spowodowało, że posłowie PO nagle zaczęli spoglądać z uznaniem na poprawki zarówno zgłoszone przez Komitet, jak i Prawo i Sprawiedliwość, a które to jeszcze tydzień wcześniej, przed ich przyjęciem, były przez państwa uznawane za niezgodne z prawem, choć nie było to zgodne z prawdą. No z prostego powodu. Nie było sensownych powodów, by tych poprawek nie poprzeć. Warto pamiętać też o tym, że poprawki zgłaszane przez Platformę zakwestionowane zostały przez eksperta konstytucjonalistę pracującego dla podkomisji, a w pewnym momencie posłowie Platformy Obywatelskiej zagłosowali przeciwko poprawkom zgłoszonym przez ich własne ministerstwa.
Ciekawostką jest fakt, że w pewnym momencie ekspert konstytucjonalista, który krytycznie wypowiedział się o propozycjach zapisów złożonych przez posłów Platformy, przestał się pojawiać na posiedzeniach podkomisji. Parlamentarzyści otrzymali później niespójne wyjaśnienia co do powodów jego nieobecności. Ale są rzeczy, z których się cieszę, szanowni państwo. Między innymi to, że posłowie Platformy Obywatelskiej w końcu zagłosowali za korzystnymi poprawkami, zgłoszonymi najpierw przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, a później przyjętymi przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Przypomnę tylko, że zaproponowaliśmy m.in. bardzo ważne odszkodowanie za prawo do działki w przypadku likwidacji rodów, możliwość rozliczania się z inwestycji przez gminy ze stowarzyszeniem ogrodowym, czy też obowiązek przedstawienia rozliczenia finansowego z danego rodu wszystkim działkowcom. Panie pośle. Przepraszam, panie pośle. Panie pośle, jest czas, w którym zabiera głos pan poseł Zubowski. Doliczam panu jedną minutę. Proszę kontynuować. Dziękuję bardzo. Wspieraliśmy też Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Często prowadzę dyskusje z posłami Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski, którzy nie zważając na zapisy regulaminu prowadzili posiedzenia komisji i podkomisji wyłącznie pod kątem swoich potrzeb. Myślę, że zapowiedzi Platformy Obywatelskiej co do kształtu ustawy i takie postępowanie podczas prac podkomisji doprowadziło do sytuacji, w której to już niektóre z samorządów planowały w przyszłorocznych budżetach dochody z tytułu przeniesienia ogrodów działkowych. I są to kwoty wymienione w dziesiątkach milionów złotych. Jeżeli dochodzi do przeniesienia rodzinnego ogrodu działkowego na zasadzie porozumienia ze stowarzyszeniem prowadzącym dany rod, to nie można mieć zastrzeżeń. Jednakże w pewnym momencie poprawki forsowane przez państwo miały za zadanie ułatwić przeprowadzenie tej operacji bez oglądania się na dobro działkowców. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli też, tak samo jak przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, ideę uwłaszczenia działkowców, ale zaznaczaliśmy, że powinno być to rozwiązanie nie pozostawiające żadnych wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i obowiązującymi ustawami. Poprzednie brzmienie dotyczącego tego artykułu 30 w formie zaproponowanej przez Platformę Obywatelską tych warunków niestety nie spełniało. I na koniec Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem ustawy w zaproponowanej formie, licząc na to, że taki sposób traktowania strony obywatelskiej podczas prac komisji i podkomisji, z jakim mieliśmy do czynienia przy tym projekcie ustawy, nigdy już się nie powtórzy, a wypracowane rozwiązania pozwolą na dalsze spokojne funkcjonowanie ogrodów działkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze teraz pan poseł Tomasz Makowski, Twój Ruch. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, Wysoka Izbo, panowie przedstawiciele wnioskodawców, szanowni działkowcy, witam was serdecznie, bo chyba wszyscy zapomnieli, że tam siedzicie i obserwujecie. Natomiast cieszę się, że dotarliście tutaj, bo wiem, że mieliście kłopoty z wejściem na salę plenarną. Nie przesadzam, panie pośle Orzechowski, ale za 15:14 nie wpuszczono państwa na salę plenarną. Czy mam rację? Natomiast, Wysoka Izbo, chciałbym przedstawić w imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskich projektach ustaw o ogrodach działkowych. Może trochę historii. W zeszłym roku, dokładnie 12 października, wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ogrodach działkowych, ponieważ milion obywateli wiedziało, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie mówił o tym, że trzeba dokonać zmian legislacyjnych. Proszę się nie śmiać, panie pośle, z Platformy Obywatelskiej. Bo ależ oni panie, obserwują. Panie pośle, do rzeczy. Natomiast... Panie pośle, proszę do rzeczy, proszę do tematu. Bardzo proszę. Natomiast w marcu tego roku zostało skierowane do pierwszego czytania. W kwietniu odbyło się pierwsze posiedzenie. Jak zwykle oczywiście Platforma Obywatelska chciała być pierwsza i pokazać, że ona nad obywatelami panuje. Nie panujecie. Z milionem obywateli nie walczy się, tylko się prowadzi otwarty dialog, konstruktywny, merytoryczny. Wy tego nie zrozumieliście. A dlaczego? Dlatego, że wasz premier, jak wampir, wyssał z was krew polityczną. Zostaliście zombie. I dzisiaj odwracacie się... Panie pośle, przepraszam. Panie pośle, proszę do rzeczy i proszę używać słów parlamentarnych. Proszę dyskutować na argumenty, a nie person, bardzo proszę. No właśnie, panie marszałku, chcę przejść do rzeczy, ale bardzo oczywiście proszę. Parlamentarzyści, pani poseł i panowie posłowie nie dadzą mi skończyć, tylko się obrażacie. Ja chcę przejść do rzeczy i powiedzieć wam konstruktywną rzecz. Wysoka Izbo,
Odbyło się około 20 posiedzeń komisji i podkomisji. Obserwowałem skrupulatnie i rzetelnie. Były to emocjonalne posiedzenia, były też i skandaliczne. Na to zwracałem uwagę na pierwszym posiedzeniu podkomisji, że takich skandalicznych zachowań nie powinno być. Ale też cieszę się, że Platforma Obywatelska zmieniła zdanie i doprowadziła do dzisiejszego wystąpienia wszystkich klubów parlamentarnych i mam nadzieję, że w trzecim czytaniu wszystkie kluby parlamentarne poprą te zmiany i mam nadzieję, że wprowadzimy bardzo szybko ten projekt ustawy i wykonamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ale Wysoka Izbo, to jest dopiero początek. Początek zmian, bo nie wiecie nawet, że wy walczyliście z reliktem ogrodów działkowych, które powstały, które zmieniły swój kształt na przyszłość i przyszłość działkowców i ogrodów działkowych. Bo walczyliście z tym, żeby zabrać te działki, zrównać ziemią, postawić budynki wielorodzinne, galerie centrum. Obywatele wam powiedzieli, że nie tędy droga, że dzisiaj nowoczesne państwo, nowoczesna infrastruktura miejska to polega na tym, że te ogrody powinny być skumulowane z infrastrukturą miejską, żeby oni mogli odpoczywać, żeby oni mogli hodować swoje warzywa, żeby mogli mieć ekologiczną żywność. Mało tego, żeby mogli tą ekologiczną żywność dla grup producenckich sprzedawać, bo to jest jedno czasami ich źródło utrzymania, bo wiemy, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju. Mamy deficyt, mamy bezrobocie, a wy dalej walczyliście. Nie, pani przewodnicząca, nie. Przejdę do przykładów. Proszę bardzo, w Kopenhadze w 1996 roku obywatele nieużytki przejęli w centrach miast. Dzisiaj tam są cztery piękne ogrody działkowe, gdzie tam sprzedaje się żywność ekologiczną. Proszę bardzo, upadający Detroit. Urbaniści zmienili, powstały ogrody piękne, łącznie z odnawialnymi źródłami energii, żeby te ogrody się utrzymały. To może wtedy trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce i powiedzieć obywatelom, może w tym kierunku pójdziemy. Konkludując, panie marszałku, panie ministrze, panowie wnioskodawcy, Wysoka Izbo, twój ruch zawsze się utożsamiał z obywatelami, z obywatelskością i zawsze będzie stawał po stronie demokracji i po stronie miliona ludzi, czy nawet większej rzeszy, ludzi, którzy będą mieli inicjatywę i za każdym razem będziemy wspierać te inicjatywy. I mam nadzieję, że tak jak wcześniej moi przedmówcy wspomnieli, że z 30 zmienił się artykuł 29, gdzie uwłaszczenie będzie w odrębnych przepisach ustanowione, w niezwłoczne, zaraz po głosowaniach usiądziemy i będziemy dokonywali zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej, szanowni państwo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko do sprawozdania komisji o projekcie ustawy o ogrodach działkowych, o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o rodzinnych ogrodach działkowych oraz o ogrodach działkowych. Omawiając problematykę projektów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych, należy rozpocząć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności ponad połowy przepisów ustawy o ogrodach działkowych. Odroczył o 18 miesięcy utratę mocy niemal wszystkich przepisów niezgodnych z konstytucją. Termin, w którym ustawa przestanie obowiązywać, to koniec stycznia 2014. Z upływem tego terminu wygasną wszelkie prawa należące dziś do Polskiego Związku Działkowców oraz samych działkowców. Działki dziś zajmowane przez działkowców zostaną zwrócone właścicielom gruntów, czyli Skarbowi Państwa i gminom. Za niedopuszczalne uznajemy, aby terminy te nie zostały zachowane. Sejm musi uchwalić nową ustawę w odpowiednim czasie. Trybunał w swoim orzeczeniu uznał za niezgodne kluczowe zasady funkcjonowania ogrodów działkowych, między innymi przepisy dotyczące oddawania gruntów pod ogrody, gospodarowania działkami, a także zrzeszania się działkowców.
Należy podkreślić, że swoje projekty ustaw złożyły SLD, Solidarna Polska, Platforma Obywatelska oraz grupa blisko miliona obywateli, w większości działkowców. Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego już po wstępnych spotkaniach z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców dokonaliśmy dogłębnej analizy prawnej projektu pod kątem zgodności z zapadłym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. W wyniku analizy orzeczenia i obywatelskiego projektu rekomendowaliśmy poparcie obywatelskiego projektu w pierwszym czytaniu i skierowanie go do dalszych prac w komisji. Od samego początku staliśmy na stanowisku, że obywatelski projekt jest projektem, który popieramy, a także powinien być projektem wiodącym przy tworzeniu nowej ustawy. Przeprowadziliśmy liczne konsultacje ze środowiskami związanymi z rodzinnymi ogrodami działkowymi, zarówno z władzami Polskiego Związku Działkowego, czego wyraz dawaliśmy na sejmowych konferencjach prasowych, jak i z działkowcami z naszych okręgów wyborczych. Te liczne rozmowy ze wszystkimi działkowcami umacniały nas w poczuciu, że dla nich ogrody działkowe to niezwykle ważne miejsce. Ogrody to przecież zielone płuca miast. To także forma spędzania wolnego czasu, sposób na życie, a często niestety także na przeżycie. Z całą mocą pragnę jeszcze raz podkreślić, że Polskie Stronnictwo Ludowe stoi po stronie działkowców. Zarówno jeśli chodzi o kwestie socjalne, jak i kwestie związane z własnością. Własnością w tym przypadku miejsca, w którym ludzie chcą spędzać swój wolny czas. Od początku sprzeciwialiśmy się wywłaszczeniom rodzinnych ogrodów działkowych, których tereny stanowią łakomy kąsek pod inwestycje deweloperskie. Działki, na których ludzie pracują od wielu lat i są z tego zadowoleni. Nasz upór opłacił się i przyniósł tego efekt. Prace nad projektem o rodzinnych ogrodach działkowych trwały prawie 7 miesięcy. Liczne posiedzenia utworzonej nadzwyczajnej podkomisji nie były łatwe. Jako poseł uczestniczący w pracach podkomisji jestem dumny, że praca całego Polskiego Stronnictwa Ludowego dała efekt w postaci projektu, na który dzisiaj pochyliła się Wysoka Izba. Wczoraj w godzinach wieczornych połączone Komisje Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego przyjęły sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji, dzięki któremu zostaną zabezpieczone interesy działkowców. Komisje przyjęły poprawki zgłoszone przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz Biura Legislacyjnego. Ważną poprawką stanowi przeniesienie do odrębnej ustawy przepisów dotyczących uwłaszczenia. Cieszę się, że na samym końcu prac nad projektem niektórzy posłowie wreszcie przekonali się, że dotychczas forsowane przez nich rozwiązania nie są korzystne dla obywateli. Uwłaszczenie zostawmy do przyszłej pracy, gdyż najważniejsze jest wypracowanie całej reszty przepisów. Kolejną ważną zmianą wypracowaną na zakończenie prac jest poprawka dotycząca przynależności organizacyjnej działkowców. Ustalamy w ustawie termin 12 miesięcy, w którym zarządy ogrodów działkowych prowadzonego przez stowarzyszenia ogrodowe będą musiały zwołać zebrania wszystkich działkowców, by to oni zdecydowali, czy chcą pozostawać w Polskim Związku Działkowym, czy powoływać odrębne stowarzyszenia. Przypomnę tylko, że dominująca pozycja PZD stanowiła istotny element wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy wprowadza także przepisy dotyczące likwidacji ogrodów. Likwidacja była największym zarzutem ze strony społeczeństwa do rozwiązań forsowanych przez Platformę. Muszę wszystkich uspokoić. Istnieje możliwość żądania likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, jednak tylko wtedy, gdy jego funkcjonowanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, czyli planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel musi przedstawić propozycję nieruchomości zamiennej, a ponadto prawo do nieruchomości zostało nabyte przez Stowarzyszenie Ogrodowe nieodpłatnie. Ponadto ważnym rozwiązaniem jest przyjęcie prawa do dziedziczenia. Działkowiec może w drodze umowy przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Wysoki Sejmie, reasumując, Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się, że ostatecznie projekt odpowiada potrzebom działkowców, o co walczyliśmy od samego początku prac. Opowiadamy się za przyjęciem projektu dotyczącego rodzinnych ogrodów działkowych. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pan poseł Zbyszek Zaborowski. Przedstawi stanowisko klubu SLD. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowni działkowcy, przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej. Dzisiaj jest dobry dzień. Dzisiaj obradujemy nad plonem pracy dwóch komisji sejmowych, który jest dobrym plonem. Ale to wymagało trochę czasu i zmiany stanowiska przez różnych polityków i orientacje polityczne w Polsce.
Dla mnie niezrozumiałe było, że dorobek wielu pokoleń działkowców, bo przecież rodzinne ogrody działkowe to trwały element polskiego pejzażu. Przed 100 laty już na ziemiach polskich, a potem w niepodległej Rzeczypospolitej zakładano rodzinne ogrody działkowe po to, żeby uprawiać warzywa, owoce, kwiaty, żeby spędzać tam wolny czas, żeby znaleźć moment wytchnienia, zwłaszcza w centrach miast, miast przemysłowych, w otoczeniu, które nie zawsze jest przyjazne człowiekowi. I ten dorobek wielu pokoleń działkowców został zakwestionowany paradoksalnie w niepodległej, na nowo, w pełni niepodległej Rzeczypospolitej w latach 90., a później ta fala narastała również w latach 2000. Niektórzy politycy uznali, niektórzy działacze samorządowi, że tereny ogrodów działkowych to dobre miejsce do ekspansji deweloperów, do rozwoju wielkich miast. Niektórzy napisali na tym w uzasadnieniu nawet projektu poselskiego, mówiąc wprost, że to są miejsca, które trzeba zagospodarować inaczej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku postawił działkowców w trudnej sytuacji, ale Trybunał dał czas, 18 miesięcy, na poprawienie ustawy z 2005 roku. Mało brakowało, a ten czas nie zostałby dobrze wykorzystany. Bo co w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się w Wysokiej Izbie? Pojawił się likwidatorski projekt Platformy Obywatelskiej, w którym działkowców chciano obciążyć 5-krotnością podatku rolnego i 7 innymi opłatami, znacjonalizować mienie bądź skomunalizować Polskiego Związku Działkowców, który miał być zlikwidowany. Wprowadzono szereg zapisów, które ułatwiały likwidację ogrodów działkowych. Pojawił się również projekt Solidarnej Polski, który w praktyce doprowadziłby do podobnej sytuacji. Tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił projekt, który usuwając wady ustawy z 2005 roku, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, szanował stan, który w Polsce się wytworzył. No i działkowcy zorganizowali się, zebrali prawie 1 000 000 podpisów i przedstawili obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt, który pozwala funkcjonować działkowcom w nowej rzeczywistości ustrojowej, który zawierając możliwość pluralizmu w ogrodach działkowych poprzez powstawanie nowych stowarzyszeń, jednocześnie pozwala sprawnie zarządzać ogrodami i cieszyć się pożytkami płynącymi z uprawiania ogrodów działkowych. Ja bardzo się cieszę, że w toku prac nad ustawą okazało się, że stanowisko Platformy Obywatelskiej, najpierw premiera Tuska, a potem posłów Platformy Obywatelskiej, uległo istotnej zmianie i że dzisiaj chcą głosować za ustawą, która powstała na bazie projektu obywatelskiego, obywateli działkowców, obywateli, którzy reprezentują 960 tysięcy działkowców, a w konsekwencji kilka milionów osób, licząc ich rodzinami, które gwarantują stabilne funkcjonowanie prawie 5 000 ogrodów na 44 tysiącach hektarów w Polsce. Oczywiście to nie jest idealna ustawa. W dalszym ciągu pozostają problemy. Problem uwłaszczenia nie jest najważniejszy. Problem własności gruntów, stanów prawnych, które funkcjonują dzisiaj w poszczególnych miastach, to jest problem zasadniczy. Myślę, że teraz ponad podziałami politycznymi, we współpracy z samorządami, trzeba pomóc działkowcom, stowarzyszeniom ogrodowym, z PZD na czele, uregulować te stany prawne. To wtedy uwłaszczenie będzie miało sens, a nie dzisiaj, bo dzisiaj podzieliłoby działkowców i byłoby iluzoryczny udział w użytkowaniu wieczystym części ogrodów.
Na Górnym Śląsku zaledwie 16% ogrodów ma uregulowany stan prawny. Istnieją ogrody w dalszym ciągu zakładane przez zakłady pracy. I tam jest największy problem. Jeżeli ogrody działkowe są częścią majątku skomercjalizowanej spółki, tutaj jest potrzebna pomoc państwa, rządu. Tu potrzebna jest rozmowa ze spółkami Skarbu Państwa po to, żeby umożliwić również tym działkowcom bezpieczną przyszłość, żeby nie musieli się o to martwić. Ustawa wydaje się podstawowe prawa działkowców dobrze gwarantować. Mamy odesłanie, oczywiście, o którym była mowa wcześniej, do kolejnej ustawy dotyczącej uwłaszczenia działkowców w przyszłości. Mamy możliwość powierzenia Stowarzyszeniu Ogrodowemu w ciągu roku prowadzenia ogrodu. Działkowcy będą mogli w ciągu roku podjąć decyzję. Mamy wpisany w ustawę system zabezpieczający de facto przed pochopną likwidacją ogrodu. Oczywiście cel publiczny musi być zachowany, ale ten plan zagospodarowania przestrzennego powinien być kształtowany również wspólnie z działkowcami, po to, żeby nie było w przyszłości niespodzianek. Po drodze pojawiło się szereg problemów, które w większości w toku tej trudnej pracy w ciągu 8 bodajże miesięcy w podkomisji, połączonych komisjach zostały wyjaśnione. Pozostały drobne problemy legislacyjne. Ja wczoraj apelowałem do posłów o oszczędne korzystanie z prawa do zgłaszania poprawek w drugim czytaniu, po to, żeby dzisiaj rozpatrzyć w drugim czytaniu, a w piątek móc przegłosować tą ustawę. Czas pędzi, czasu się nie da zatrzymać. 21 stycznia to termin zawity, wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny, a mamy jeszcze przecież zmieścić w tym czasie pracę Senatu, Izby Wyższej. Jest czas do namysłu dla prezydenta. Musi być zwyczajowe vacatio legis w ustawie, a więc czasu niewiele. Dobrze byłoby, gdyby poprawki, które zostaną dzisiaj zgłoszone, ja zgłaszam w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaledwie, szanując własny apel, zaledwie 3 porządkujące poprawki i liczę oczywiście na to, że one zostaną rozpatrzone w dniu dzisiejszym bądź jutrzejszym, podobnie jak poprawki klubu Platformy Obywatelskiej, po to, żeby w piątek móc ponad podziałami politycznymi wesprzeć obywatelski projekt ustawy przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący działkowcom dobrą przyszłość. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Jarosław Żaczek z Solidarnej Polski. Proszę bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski oświadczam, że zagłosujemy za przygotowaną przez PZD ustawą o ogrodach działkowych. Rozumiemy troskę i obawę wszystkich działkowców o przyszłość ogrodów działkowych w Polsce, wyrażoną również podpisami pod projektem ustawy. Jednakże pragnę podkreślić, że proponowane rozwiązania, a takich ocen jest wiele, nie służą działkowcom tak, jak powinny to czynić, a mają na celu utrzymanie pozycji samego Polskiego Związku Działkowców. Spór o własność ogrodów działkowych to jedna z najbardziej upolitycznionych debat, jakie mają miejsce w tej kadencji Sejmu. Temat ten zawsze należał do drażliwych, ale od decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa nadająca ogromne uprawnienia PZD, a de facto monopol związku na przydział działek i obowiązkową przynależność do niego jest w dużej części sprzeczna z konstytucją, spór nabrał szczególnego wymiaru. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie już orzekał, że przywileje związku są niezgodne z konstytucją, a parlament za każdym razem jeszcze jest większą. Co jest przedmiotem sporu?
prawie 4600 ogrodów działkowych, 1 milion działek o powierzchni 43 tysięcy hektarów. To jest potężna wartość i potężne wpływy. Prace nad ustawą trwają od wielu miesięcy. Jak się znowu okazało, tu nie chodzi niestety o interes, o spokój działkowców, którzy uprawiają swoje ogródki. Tu nie chodzi o miliony ludzi, dla których powinna być ta ustawa. Tu chodzi niestety o utrzymanie status quo Polskiego Związku Działkowców i jego działaczy. Prasa pisała kiedyś o służbowych samochodach, za duże pieniądze, o biurokratycznej strukturze, powiązaniach, zatrudnianiu członków rodziny. To wszystko utrzymywali i utrzymują działkowcy. Trochę historii. PZD powołano w 1981 roku. Po 1989 specjalną ustawę o ogrodach przyznano związkowi monopol na zarządzanie działkami. Kto nie należy do związku, nie może mieć działki. Można też zostać ze związku wykluczonym, tracąc działkę. Zazwyczaj dotyczy to osób o innych poglądach. Własnością PZD jest infrastruktura budowana za pieniądze działkowców. Związek decyduje też o odszkodowaniach za działki, które odbierane są pod ważne cele publiczne. I to jest prawdziwy przedmiot sporu. W archiwalnych numerach działkowca z relacji z posiedzenia CRZZ czytamy, cytuję: towarzysz Domański proponuje, by na nowo powstałe stanowisko przewodniczącego tworzonej właśnie Krajowej Rady Ogrodów Działkowych powołać towarzysza Eugeniusza Kondrackiego z tej racji, że posiada 13-letni staż w pionie CRZZ zajmującym się nadzorowaniem ogródków. W 1981 roku, gdy wchodzi w życie ustawa o ogrodach, pana Kondrackiego wybiera się na prezesa i tak jest nieprzerwanie od prawie 45 lat. Prezes Kondracki polityków się nie boi, tak pisze prasa. Przez lata swojego panowania przeżył już wiele projektów ustaw. Nie ma już polityków, nie ma partii zgłaszających projekty ustaw, a prezes trwa. Gdy jesteśmy razem, to nic ani nikt nas nie pokona. Po wsze czasy żyje Zielona Rzeczypospolita, tak mówi prezes. Trwa, bo związek ma wpływy wszędzie, także w rządzie, jak się okazuje. W trakcie prac nad ustawą te związki było wyraźnie widać. PZD miało przecież swoją siedzibę przez wiele lat w budynku PSL, jednak głównym poparciem dla PZD było zawsze SLD. W 2005 roku SLD wprowadza do Sejmu bardzo korzystną dla związku ustawę, a w 2007 PZD rewanżuje się i popiera SLD w wyborach. Mimo druzgocącej opinii prawnej dotyczącej tej ustawy, ustawę wtedy przyjęto. Prezes zaapelował do działkowców, by głosowali na tę partię. Zaapelował i SLD wybory przegrało. I niech to będzie przestrogą na przyszłość. Te związki mają charakter historyczny i to jest naturalne, ale pojawiły się inne, nowe związki. Projekt autorstwa PiS w niedalekiej przeszłości zakładał przecież dopuszczenie istnienia innych stowarzyszeń w ogrodach, umożliwienie wykupu ogrodów od gmin oraz zastąpienie składki na PZD niższym podatkiem rolnym. Czym podyktowana jest teraz zmiana stanowiska PiS? Dla emerytów i rencistów własna działka jest namiastką urlopu, miejscem, gdzie można poddychać świeżym powietrzem. Tak jak dbamy, żeby ludzie mieli własne mieszkanie, tak zadbamy, żeby mieli własny kawałek ziemi. Emeryci i renciści mają własność, mając własność, będą mieli pewność, że nikt im tego nie odbierze. To słowa posła Markowskiego, wtedy wiceprzewodniczącego klubu PiS. Platforma również popierała wtedy ten projekt. PiS twierdził wtedy, że PZD założony w 1981 roku broni wyłącznie swojej pozycji, a działkowcy wnoszą za to obowiązkowe składki na związek. To też cytat. Chcemy odebrać przywileje, ale tylko władzom Polskiego Związku, a samym działkowców chcemy chronić. Kolejny cytat. I jeszcze jeden przekaz. PiS skieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko prezesowi PZD, panu Kondrackiemu, bo pomówił PiS, zarzucając partii działanie na szkodę polskich działkowców. I jeszcze jedna najważniejsza wypowiedź. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z reporterem TOK FM po wyroku Trybunału, cytuję: prawdopodobnie powrócimy do naszych dawnych planów, czyli do uwłaszczenia, bo w przeciwnym razie, przynajmniej tak przypuszczamy, to padnie ofiarą różnych nadużyć. Co się stało, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie? No i kolej na Platformę. Spotkanie PZD z szefem klubu PO, Rafałem Grupińskim, i PO zmienia zdanie, popiera poprawki PZD i odrzuca swoje. Targ faktycznie odbył się w ostatnich dniach przed referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy i to mogło zadecydować o wyniku referendum. Pani prezydent Warszawy rządzi dalej, a PiS ten projekt popiera. Wysoka Izbo, PO nie ugięło się przed całym społeczeństwem przy podwyższeniu wieku emerytalnego. Cały Sejm nie ugiął się w sprawie referendum przy sześciolatkach, a ugięto się przy PZD.
Jednak działkowcy to przecież świadomi obywatele naszego kraju i wiedzą coraz bardziej, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego na działkach zakładanych jest coraz więcej konkurencyjnych wobec PZD stowarzyszeń. Siły są oczywiście nierówne, bo w 2005 roku dzięki SLD i PSL przegłosowano ustawę, w myśl której PZD w praktyce nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli. Ile pieniędzy PZD ma naprawdę, na co wydawane są pieniądze w związku, tego nikt naprawdę nie wie. Solidarna Polska przedstawiła własny projekt ustawy. Do tego projektu zgłoszono najmniej uwag. Projekt wypełniał w największym stopniu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i był dobrze przyjęty również przez dużą część działkowców. Jednakże zadecydowano pod presją, że projektem wiodącym zostanie projekt PZD. Presja miała różny charakter. Prezes jednego z okręgów, na przykład na spotkaniu z zarządem ogrodu mojej miejscowości, powiedział, że jego decyzja w sprawie tego ogrodu będzie zależała od mojego głosowania w sprawie ustawy. Głos Solidarnej Polski w 15-osobowej podkomisji miał często decydujące znaczenie. Popieraliśmy wszystkie rozwiązania i poprawki, które wzmacniały pozycję działkowców, niezależnie przez kogo były zgłaszane, nie wdając się w niepotrzebne i nic nie wnoszące dyskusje i spory. Poparliśmy również oczekiwane przez większość działkowców uwłaszczenie, dla którego poparcie deklarują przecież wszystkie siły polityczne. Deklarują tak zdecydowanie, że głosują przeciw. Nawet wnioskodawca niestety. Dlaczego PZD nie chce uwłaszczenia? Ponieważ działkowiec mający własność nie będzie już w pełni kontrolowany i nie będzie musiał płacić składki na związek. Była szansa na uchwalenie dobrej ustawy i kolejny raz polski Sejm z tej szansy nie skorzystał. Po raz kolejny po wyroku Trybunału kwestionującego funkcjonowanie PZD związek wychodzi jeszcze silniejszy. Poprawki mające na celu ograniczenie monopolu PZD są próbą odrzucenia zarzutów o niekonstytucyjności nowych przepisów, ale w praktyce będą one bardzo trudne do wypełnienia i w rzeczywistości ten monopol utrwalą. Nowa ustawa nic nie mówi o stowarzyszeniach, które z różnych powodów już się usamodzielniły. Mówię o niezależnych od PZD wielogrodach na Podkarpaciu, w Poznaniu, Swarzędzu, w Lublinie i w wielu innych miastach. Ogrody te prowadzone są od wielu lat w ten sposób, zgodnie zresztą z wolą działkowców. Ustawa uchwalona w obecnym kształcie zniszczy w zarodku oddolne inicjatywy i aktywność społeczną, bo przecież wielu działkowców chce już decydować o swoich działkach poza strukturami PZD. Dlatego też składamy poprawkę, która ma na celu dać równe szanse wszystkim działkowcom po wejściu w życie ustawy. Solidarna Polska podnosi zdecydowanie ten temat, podnosi jeszcze jeden problem. Ustawa nie reguluje wielu kwestii, między innymi działek, które już w tej chwili mają powierzchnię ponad 500 metrów. W tej kwestii również złożymy odpowiednią poprawkę. Szanowni Państwo, rozwiązania proponowane w projekcie ustawy przygotowanej przez PZD służą jedynie umocnieniu jego pozycji, nie zaś interesowi działkowców. Większość na tej sali, jestem o tym przekonany, wie, że w tej ocenie mam rację. Po raz kolejny w tym parlamencie zadecydowano o losie tysięcy Polaków, kierując się partykularnym interesem. PZD ustawiło prawie wszystkich w szeregu. PiS odeszło od swoich przekonań, a Platforma głosuje teraz przeciwko swoim propozycjom. Fakt zapowiedzi skierowania nowej ustawy do Trybunału przez samych działkowców wystawia Sejmowi dokładną ocenę. Po raz kolejny stanowione prawo sankcjonuje skostniałe struktury wywodzące się z minionego wieku i urągające zasadom demokracji tylko dlatego, że rządzący boją się utracić władzę i co równie złe, inni chcą w ten sposób władzę zdobyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Dariusz Cezar Dziadzio w imieniu Koła Inicjatywa Dialogu. Przypominam, że na przedstawienie stanowiska Koła Inicjatywa Dialogu ma pan poseł 5 minut. Proszę bardzo. Dziękuję panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiciele wnioskodawców, szanowni działkowcy. W imieniu Koła Poselskiego Inicjatywa Dialogu mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo wyrzucić do kosza projekt ustawy. Nie jest też łatwo wycofać się z zapowiedzi pracy nad własnym projektem. Ale w obliczu miliona podpisów, miliona głosów działkowców, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim w ramach tutaj współpracy, jeszcze będąc w klubie poselskim Ruch Palikota razem z posłem Tomaszem Makowskim, podjęliśmy decyzję o wycofaniu
naszego projektu. Podjęliśmy decyzję o poparciu obywatelskiego projektu o rodzinnych ogrodach działkowych jako projektu, który najbardziej i najlepiej, najbliżej spełniał wymagania działkowców. Podjęliśmy również decyzję i zaapelowaliśmy do pozostałych partii, które wniosły swoje projekty Platformy Obywatelskiej, projekty Solidarnej Polski, jak i również projekty SLD o wycofanie swoich projektów. Nie dlatego, że były złe, choć nie wszystkie były dobre, ale dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę, że czas nagli i każde marnowanie czasu na niepotrzebne działanie oraz uznanie projektu obywatelskiego jako projekt wiodący będzie najlepszym rozwiązaniem w stronę działkowców. Będąc w ruchu Palikota i teraz obecnie w kole Inicjatywa Dialogu, mówię krótko. Stoimy po stronie działkowców. W związku z tym poparliśmy i głosowaliśmy za wszystkimi poprawkami, jeżeli chodzi o poprawki zgłoszone przez Obywatelski Komitet Ocalmy Ogrody do projektu o rodzinnych ogrodach działkowych. I oto wczoraj wreszcie, po kilkunastu miesiącach pracy, pojawił się dokument, który mówi krótko. Jest to dokument, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Sam pamiętam tą konferencję prasową, kiedy pan premier Donald Tusk mówił, że projekt obywatelski będzie projektem wiodącym. Na warszawskich działkach spotkał się z działkowcami i obiecał, że ten projekt będzie projektem obywatelskim. Ale sam pamiętam, że w czasie prac nastąpiły takie zmiany tego projektu, że trudno powiedzieć, czy on jest nadal obywatelski, czy nie są to tylko zgliszcza z tego projektu. I dopiero później determinacja Polskiego Związku Działkowców, manifestacje, które odbyły się w regionach, manifestacja, która odbyła się tutaj pod Sejmem, spowodowała, że projekt obywatelski i poprawki obywatelskie zostały przyjęte, jak i również doprowadzono do konsensusu, jeżeli chodzi o artykuł dotyczący uwłaszczenia. Dlatego dziś, doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez ukształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń. W związku z tym Koło Poselskie Inicjatywa Dialogu rekomenduje projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do dalszych prac w parlamencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wystąpienie pana posła Dziadzio wyczerpuje wystąpienia klubowe i wystąpienia w imieniu koła. Do pytań zapisało się 22 posłów. Czy ktoś z pań lub panów posłów chciałby jeszcze dołączyć do listy posłów zadających pytania? Bardzo proszę. Zamykam listę. Czas na zadawanie pytań ustalam na 1,5 minuty. Jako pierwszy zabierze głos w celu zadawania pytań pan poseł Krzysztof Gadowski. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. To dobrze, że w końcu pojawia się tak długo oczekiwany projekt. Debatowaliśmy, pracowaliśmy prawie 7 miesięcy. Przyjęliśmy ten wiodący projekt, który został przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. No i wszyscy czekamy nad jakby ostatecznym jego tekstem. Mnie martwi jedno. W moim mieście Jastrzębie-Zdroju funkcjonuje 7 rodzinnych ogródków działkowych, które funkcjonują pod szyldem Polskiego Związku Działkowców. Te ogrody działkowe funkcjonują na gruntach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I mam pytanie do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Czy ten projekt ustawy w jakiś sposób reguluje formę funkcjonowania tych działkowców na gruntach Skarbu Państwa, którymi dzisiaj rozporządza Jastrzębska Spółka Węglowa? I do pani poseł sprawozdawczy.
Czy artykuł 29 określający odrębną ustawę, w której mają być uwzględnione zasady, warunki i tryby ustanowienia na rzecz działkowca trybu prawnego do działki innego niż uregulowany w niniejszej ustawie, wyczerpują jakby problem, o którym przed chwilą powiedziałem? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania zadawał będzie pan poseł Andrzej Orzechowski. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, drodzy działkowcy, no wygląda na to, że parlament, Sejm przed czasem zdąży uchwalić ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i myślę, że warto podkreślić, że cały parlament, cały Sejm stoi po stronie działkowców. Ja w swoim wystąpieniu, w którym prezentowałem projekt Platformy Obywatelskiej, też od samego początku mówiłem, że jesteśmy razem z działkowcami. I jestem ekonomistą, jestem zwolennikiem roboty, ale też dobrej roboty. I zwracam się z pytaniem do pani poseł sprawozdawcy. W obliczu tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował więcej niż połowę przepisów dotychczasowej ustawy uchwalonej przez SLD w swoim czasie, czy nie grozi to samo temu projektowi ustawy? Czy ta ustawa gwarantuje, że działkowcy będą mogli spać spokojnie? I mówię to głównie w zakresie wolności stowarzyszania się, zdjęcia monopolu PZD, bo troszczymy się o działkowców, niekoniecznie powinniśmy się troszczyć o dotychczasową strukturę Polskiego Związku Działkowców. I prosiłbym bardzo, aby powtórzyć, aby to wybrzmiało, jak ta wolność zrzeszania się, stowarzyszania się będzie realizowana, w jaki sposób to będzie następowało, czy zostaną zagwarantowane odpowiednie skuteczne zawiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem i także zapewnienie odpowiedniej frekwencji na okoliczność wypowiedzenia się, czy pozostaje się w starym stowarzyszeniu, czy chce się tworzyć nowe stowarzyszenie. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Pani poseł Lidia Gądek, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki Sejmie, szanowni przedstawiciele działkowców. Ważny moment w obradach w dzisiejszym parlamencie. Wszyscy deklarują, że jesteśmy za działkowcami i to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że dojdziemy do konsensusu ważnego dla naszego społeczeństwa. Jak tu moi przedmówcy już bardzo szeroko mówili, chcemy, aby polskie działki funkcjonowały jak najlepiej dla polskiego społeczeństwa. Jako lekarz generalnie widzę w tym wiele celów społecznych. Reprezentuję tu jednak teren i zwracali się do mnie działkowcy z stosunkowo niewielkich ogrodów działkowych z północnej części województwa małopolskiego, którzy po części już dzisiaj zawiązali stowarzyszenia i idąc drogą społeczeństwa obywatelskiego wyszli naprzeciw nowej rzeczywistości, nowym wyzwaniom i już dziś funkcjonują w ramach stowarzyszeń prowadzących swoje ogrody działkowe. I mam tą wątpliwość, która już tu wybrzmiała, pewnie będzie jeszcze wybrzmiewać i mam jednocześnie apel i prośbę do osób, które pracują i będą nadal pracowały nad wnioskiem, aby interesy tych działkowców, a jest ich bardzo wielu w Polsce, były tak samo dobrze zabezpieczone jak tych, które dzisiaj są w grupie Polskiego Związku Działkowców i będą się stowarzyszać i przekształcać de novo. Jest to niezmiernie ważne dla środowisk lokalnych. I już konkretne jedno pytanie, panie marszałku, pan pozwoli króciutko. Proszę bardzo. Czy w przypadku, jeżeli kilka stowarzyszeń na danym terenie powstanie i będzie próbowało aplikować do gospodarowania danym terenem, to czy niedobrze byłoby doprecyzować zapisy i wprowadzić jakąś formę trybu konkursowego, postępowania konkursowego dla gospodarza terenu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Rzaczek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Pytanie, które chcę zadać, padło przed chwilą, ale powtórzę, bo jest szczególnie ważne. I pytanie to kieruję do pani poseł sprawozdawcy i do przedstawiciela rządu. W tym temacie już również wypowiadałem się wcześniej przy oświadczeniu klubowym. Złożyliśmy też odpowiednie poprawki. Chcę zapytać, jeśli ustawa zostanie uchwalona w obecnym kształcie, jaka będzie przyszłość niezależnych ogrodów, które
podjęły już dawne decyzje o oddzieleniu się od PZD oraz tych ogrodów, które są w trakcie procesu, ponieważ ta ustawa w tym kształcie tego nie reguluje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pytania zadawał będzie pan poseł Józef Rojek, Solidarna Polska. Proszę bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki Sejmie. Jesień. Działkowcy spotykają się na działkach i coraz więcej pytań, bo już koniec roku dobiega. Kiedy ustawa o naszych ogrodach? Jest. Ale drodzy państwo, ja mam wątpliwości dzisiaj, jako poseł też. Mam nadzieję, że jest to pytanie do pani poseł sprawozdawcy. Czy ta ustawa wypełnia wszystkie nakazy, zapisy Trybunału Konstytucyjnego? Czy, drodzy państwo, nie grozi nam, bo przecież rozmawiamy z działkowcami, że znów ta ustawa, jeszcze przez nas nieuchwalona obecnie, będzie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego? I oczywiście parlament wypełni swój obowiązek, bo prawdopodobnie do tego 21 stycznia ustawa jakoś będzie podpisana przez prezydenta, tylko co dalej? Ja uważam, że sprytny zapis tego artykułu 29, który mówi o zobowiązaniu parlamentu do pracy nad ustawą o uwłaszczeniu działkowców, jakoś rozwiązuje sprawę, ale wątpliwości się dalej u mnie pojawiają, dlatego proszę o odpowiedź w tym punkcie. I drugie pytanie to jest do klubu Platformy Obywatelskiej. No ja przepraszam, żadna złośliwość, ale pamiętam wystąpienie pana posła Huskowskiego, obecnie ministra. Ten projekt Platformy był no, diametralnie inny, jak dzisiaj państwo prezentujecie. Pani poseł, no, proszę pozwolić mi skończyć. Ja rozumiem, że te wszystkie cztery projekty były formą kompromisu tego ostatniego, ale tutaj taka moja uwaga i też pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Marek Ast. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej. W trakcie procedowania projektu obywatelskiego i oczywiście pozostałych projektów wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielami działkowców, z działkowcami. I bardzo się cieszę, że udało się wypracować kompromis, który no, na ten dzień obecny zażegnuje jakby te obawy, które były zgłaszane w trakcie spotkań. No bo jakie to były obawy, a może inaczej, jakie postulaty i o co działkowcom nie chodzi. No, przeciętnemu działkowcowi chodzi o to, że mógł po prostu spokojnie swoją działkę uprawiać, że miał po prostu perspektywę długą, czasową na uprawy tej działki. Żeby opłaty związane z użytkowaniem jej były jak najniższe, bo i tak nakłady inwestycyjne, które ponosi na działce, są przecież tak wysokie, że ta opłata nie może być duża. I żeby w przypadku, kiedy jednak ogrody będą przeznaczone na ważne cele publiczne, bo to obecne prawo przecież na to prawo obecne pozwala, żeby otrzymać godziwe odszkodowanie. No a gdyby było uwłaszczenie, no to mówią, no to już w ogóle byłoby super i stąd panie ministrze pytanie, czy rząd przygotuje no, w związku z tą konkluzją, którą kończyło się procedowanie projektu w komisjach, stosowny projekt uwłaszczenia, w jakim czasie możemy takiego projektu się spodziewać. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pani poseł Katarzyna Matusik-Lipiec. Bardzo proszę pani poseł. Panie marszałku, panie ministrze, panie, panowie posłowie. Jesteśmy w trakcie drugiego czytania projektu ustawy, na które od wielu, wielu miesięcy oczekują działkowcy. Mamy za sobą wiele godzin burzliwych debat dotyczących ostatecznego kształtu tej ustawy. To ustawa, która w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem ogrodów działkowych. Wydawałoby się więc rzeczą naturalną, że skoro w sposób kompleksowy, pełny, to w tym projekcie znajdą się również zapisy regulujące kwestie uwłaszczenia. Bo z punktu
widzenia działkowców nie ma ważniejszej rzeczy niż kwestia własności. Z tego miejsca chciałabym więc zadać pytanie, skierować swoje pytanie do przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej, przedstawicieli, którzy wielokrotnie podkreślali, iż działają w interesie działkowców. Dlaczego państwo tak mocno sprzeciwiali się temu, by zapisy regulujące kwestie uwłaszczenia w tej ustawie się nie znalazły? Czy państwo, przecież państwo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że artykuł 29 projektu ustawy odsuwający kwestie uwłaszczeniowe, odsyłający do nowych regulacji prawnych, do tego, by te kwestie regulowała nowa ustawa, oznacza kolejne miesiące bez stosownych regulacji prawnych dla działkowców. Czy państwo naprawdę działacie w interesie działkowców? Bo w moim głębokim przekonaniu tak nie jest. Dziękuję pani poseł. Pani poseł Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej zadawać będzie pytania. Bardzo proszę. Panie marszałku, pan marszałek pozwoli, że na wstępie w sprawie wypowiedzi pana posła Makowskiego z twojego ruchu o parlamentarzysta z klubu Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że ta sprawa jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu czeka na przeprosiny od pana posła. Takie wypowiedzi są niedopuszczalne. Inaczej zostanie skierowana do Komisji Etyki. A w sprawie tej, o której dzisiaj rozmawiamy, powód, i chcę, żeby to wybrzmiało, to nie Platforma Obywatelska, gdzie dzisiaj tak mocno państwo z niektórych klubów krytykowali. To wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazał zmianę. To, a teraz droga. Każdy na tej drodze przedstawiał swój projekt i wiedział, że ten projekt będzie w parlamencie, zderzał się z opiniami, będzie na ten temat dyskusja. Co dobre, to zawarty kompromis. Ten kompromis, który satysfakcjonować może na dzisiaj działkowców. Czy wszystko zrobiono? Na pewno nie. Sprawa uwłaszczenia jako jedna z najistotniejszych rzeczy i to, dlaczego i w jaki sposób można o tym rozmawiać z Polskim Związkiem Działkowym i z każdym działkowcem z osobna. Bo przecież powinno nam zależeć, żeby to i związkowi, ale każdemu z posiadaczowi, żeby to on decydował, a nie za niego związek. Dlaczego? Bo stowarzyszenie będzie mogło również sięgać po środki unijne. Po środki unijne na wyposażenie ogrodów. I to jest rzecz ważna dla wszystkich dzisiaj z tej dyskusji. To jest dobra informacja. Kolejny krok to sprawa uwłaszczenia. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Pani poseł Małgorzata Pępek, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Pragnę zwrócić uwagę na datę wejścia w życie ustawy. Jest to dzień 1 stycznia 2014 roku, czyli równo za 5 tygodni. Tyle czasu dajemy działkowcom między innymi na utworzenie stowarzyszeń posiadających poparcie najmniej połowy działkowców danego ogrodu działkowego. Rozumiem, że procedujemy sprawę funkcjonowania ogrodów działkowych pod presją czasu, ponieważ 21 stycznia minie termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na wejście w życie nowej ustawy. Czy nie możemy dać działkowcom więcej czasu i przesunąć termin wejścia w życie ustawy o 3 tygodnie, czyli do 21 stycznia 2014 roku? Moja druga uwaga odnośnie projektu dotyczy artykułu 47, w którym przewidziano zawarcie pierwszej umowy ze stowarzyszeniem posiadającym największe pisemne poparcie osób z tego ogrodu użytkujących działki. W mojej ocenie w przepisie tym brakuje terminu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie ogrodu. Brakuje również trybu wyłaniania
prowadzącego ogród. Mamy tylko warunek, że prowadzący ma uzyskać poparcie na piśmie. Czy nie byłoby rozsądniej bardziej szczegółowo określić zasady wyboru podmiotu prowadzącego ogród, na przykład w drodze publicznego konkursu? Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowni Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. To dobrze, że polski parlament na 61 dni przed upłynięciem terminu, myślę, że wreszcie się porozumie. Wszyscy przyszliśmy z różnych stron. Sojusz Lewicy Demokratycznej od początku stał na gruncie orzeczenia Trybunału, ale też i projektu obywatelskiego. Chcę zauważyć i z jednej strony nie zgodzić się z tezą pana posła Żaczka wygłoszoną z tej trybuny, mówiącej o tym, że struktury Polskiego Związku Działkowców to są skostniałe struktury wywodzące się z poprzedniego systemu. Może pan nie był na żadnym zebraniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Ja byłem w Słupcy, byłem w Czemesznie, byłem w Gnieźnie, byłem w Środzie Wielkopolskiej. Widziałem sposób wyboru organów, często również i tajny sposób, więc nie można ludzi wrzucać do jednego worka. Jeśli ma pan swoje przemyślenia, to warto mówić konkretnie. Chciałbym zapytać przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawiciela rządu, czy dostrzegacie państwo tutaj jakieś rozwiązania prawne, które uniemożliwiają dzisiaj stowarzyszeniom, które nie są związane z Polskim Związkiem Działkowców, utrudnienia w rejestracji i rozpoczęciu funkcjonowania jako stowarzyszenia ogrodowego na mocy przepisów, o których dzisiaj rozmawiamy, bo taki zarzut się pojawił. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu posłowi. Pani poseł Elżbieta Rafalska, bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, Panie Ministrze. Panie Ministrze, co się musiało zdarzyć? Jaka sytuacja zmieniła to podejście rządu do tej ustawy, które doprowadziło do tego naprawdę potrzebnego kompromisu? Impas w sprawie ogrodów działkowych, konflikty, opóźnienie w pracach legislacyjnych, błędne rozwiązania. Wszystko to potęgowało zupełnie niepotrzebne poczucie zagrożenia, niepewności, szereg akcji protestacyjnych, nie tylko w środowiskach działkowców. Dobrze się stało, że kwestie uwłaszczenia zostaną w przyszłości uregulowane w odrębnym akcie polubownym, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego trwało to tak długo? Komu to było potrzebne, panie ministrze? Rządowi, żeby doszedł do takiego momentu, w jakim jest dzisiaj? I chciałam jeszcze do jednej kwestii się odnieść. Niezaprzeczalny jest fakt, że wartość finansowa ogrodów działkowych jest olbrzymia. To jest absolutnie niekwestionowane. Z danych zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o funkcjonowaniu ogrodów działkowych wynika, że jest z 43 tysięcy hektarów, aż 33 znajduje się na gruntach miejskich. Przy takim bardzo ostrożnym szacunku, a więc cenie za 1 m² 300 zł, majątek ten można by było oszacować na 100 miliardów zł. Rząd dzisiaj szuka pieniędzy w systemie emerytalnym Polaków, w otwartych funduszach emerytalnych, robi i proponuje zupełnie karkołomne rzeczy. Proszę powiedzieć, czy obawy zgłaszane przez działkowców, że może być zaproponowany mechanizm finansowy dla samorządów poprzez grunty miejskie, był na jakimś etapie procedowania poważnie rozważany i czy ta ustawa to nie miał być kolejny skok na kasę? Dziękuję. Pan poseł Stanisław Szwed. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Działkowcy, panu ministrowi będzie trudno odpowiedzieć na pytanie poseł Rafalski, co się takiego stało. No, pani poseł, to się stało, że sondaże spadają i trzeba było coś na szybko zrobić w sprawie ogródków działkowych, ale tu, szanowni państwo, nie pomogą ogólniki i piękne słowa, bo działkowcy doskonale wiedzą, jak wygląda sytuacja nad pracami ustawy, kto blokował te ustawy,
Jeszcze w ubiegłym tygodniu w moim biurze w Bielsku-Białej byli działkowcy z Bielska-Białej, z Czechowic, którzy się szykowali na manifestacje do Warszawy jako sprzeciw wobec tego, co robi Platforma wobec działkowców. I tutaj nie da się tego zakrzyczeć albo powiedzieć, że jest inaczej. I oczywiście pytanie, które już tutaj się pojawiało, ale zasadnicze dotyczy artykułu 29 dotyczące uwłaszczenia. Bo nie wydaje mi się, że to tak będzie pięknie wyglądało, jak tutaj niektórzy mówią, że mamy fajny kompromis i artykuł 29 rozwiąże sprawę. No, pierwsze podstawowe pytanie to może do pana ministra. Kto przygotuje projekt ustawy o uwłaszczeniu? Czy to rząd zrobi? Czy to zrobi Platforma Obywatelska? Czy może Polskie Stronnictwo Ludowe? Kto to przygotuje? Kto to zrobi, żeby to realizacja tego głównego postulatu była zrealizowana, a z tym oczywiście wiąże się problem uregulowania własności, co jest sprawą najważniejszą, bo jakie będzie uwłaszczenie, jeżeli nie będzie uregulowań spraw własności. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pan poseł Piotr Chmielowski, Sojusz Lewicy. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja akurat uczestniczyłem w procedowaniu tej ustawy, czy właściwie prób tych ustaw, które były wcześniej. Powiem szczerze, że od samego początku miałem jeden poważny problem. Mówię tutaj do pani poseł sprawozdawcy, a mianowicie, że zaczęto się zajmować działkami, no bo trzeba było. Natomiast stan prawny własności gruntów jest nieuregulowany, bo koalicja nie ma ochoty na to. Mój szanowny jeden z przedmówców wskazał, pan poseł z mojego okręgu, na to, że są działki na gruntach kopalnianych. Ja mogę wskazać, że są działki, które są własnością działkowców i mogę również wskazać, że są takie działki, a jest ich większość, na prawie użytkowania wieczystego. Więc zanim zabraliśmy się za robotę, która spowodowała tyle problemów i tyle dyskusji, zupełnie zbędnych słów i awantur, może by najpierw trzeba było wziąć i uregulować sprawę użytkowania wieczystego. Po prostu zdjąć to jarzmo, nie wiem czego, czy starych, minionych czasów, czy jakiegoś bezsensu legislacyjnego kiedyś, czy nawet, jeżeli tutaj kolega mówi, spraw przedwojennych i raz na zawsze uporządkować sprawy własnościowe Polaków. Wtedy taka ustawa po Trybunale Konstytucyjnym trwałaby 2 tygodnie, a nie pół roku. Czy wy jako koalicja nie widzicie potrzeby natychmiastowej zmiany i uregulowania tego, bo po tej ustawie przyjdą następne dotyczące scalania gruntów, dzielenia i tak dalej, wykupu i znowuż będą te same problemy i będziemy się kłócić na komisjach, podkomisjach i nie będzie właściwie nic poza muceniem słomy. Panie pośle, dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwość, na zadawanie pytań. Przypominam, 1,5 minuty. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej. Na ten wypracowany w drodze kompromisu projekt działkowcy czekali już od wielu miesięcy i z niepokojem odmierzali mijający czas, mijające dni i miesiące, czy zdążymy zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego względem właśnie upływającego czasu. I tak naprawdę, gdyby nie było tego ostatniego szerokiego protestu w dniu 10 października, kilkadziesiąt tysięcy działkowców przyjechało do Warszawy, aby upominać się o swoje prawa, to ja myślę, żebyśmy dzisiaj, w dniu dzisiejszym się tutaj nie spotkali, tego kompromisu by nie było, bo determinacja niektórych przedstawicieli partii Platformy Obywatelskiej była tak silna, żeby swoje racje podkreślić i wprowadzić do zapisów, że gdyby nie państwa determinacja działkowców, to być może właśnie dzisiaj byśmy się nie spotkali. Ja chciałbym zapytać pana ministra, kto zrekompensuje działkowcom utracony czas poświęcony właśnie na bywanie, walkę o swoje prawa, bo dzięki temu mogliby więcej czasu poświęcić pracy na działce, więcej wyprodukować chociażby warzyw czy owoców. Moje pytanie dotyczy artykułu 77. Chodzi mi, panie ministrze, o zapis, w którym czy przedstawiciele Skarbu Państwa, czy przedstawiciele samorządów mogą wydać decyzję
o likwidacji, jeśli stowarzyszenie ogrodowe nie wykaże prawa do użytkowania w przeciągu ostatnich 30 lat, bądź nie będzie użytkowane zgodnie z zapisami zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Czy wtedy, kto będzie taką decyzję wydawał o stwierdzeniu prawa nabycia, użytkowania tej nieruchomości? I co z tymi ogrodami, które tego okresu 30 lat nie spełnią, jeśli będzie tych lat mniej? Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Proszę bardzo. Panie marszałku, panowie ministrowie, szanowni działkowcy, Wysoka Izbo. Otóż Solidarna Polska od samego początku deklarowała i przygotowała takie rozwiązanie, które zmierza ku temu, ażeby działkowców uwłaszczyć. Dzisiaj widzę z każdej strony tej sali, że wszyscy ku temu rozwiązaniu się przychylają. To mnie cieszy, bo w końcu nastąpiła u wielu refleksja. Ale kto najwięcej zamieszał w tej projekcie ustawy? Otóż Platforma Obywatelska. Kiedy? No wtedy, kiedy była kwestia referendum warszawskiego. I wtedy pan premier Donald Tusk zmienił całkowicie zdanie. Dzisiaj w projekcie ustawy deklaruje, ale to jest deklaracja legislacyjna, pytanie, kiedy ona przybierze realne kształty, że właśnie kwestia uwłaszczenia będzie kwestią ważną, bo w rzeczy samej uwłaszczenie działkowców załatwia sprawę w sposób definitywny. Prawo własności jest najszerszym prawem. Co więcej, prawem zbywalnym, co więcej, prawem dziedzicznym. I wtedy nie będzie możliwości takich propozycji, które tutaj pojawiały się ze strony Platformy, że będziemy pozbawiać działkowców prawa do gruntu. Nie będzie takiej możliwości, oczywiście w trybie wywłaszczenia, ale to będzie niezwykle trudne. I chodzi właśnie o to, i o tym mówiła cały czas Solidarna Polska, żeby jak najbardziej zabezpieczyć prawa działkowców, a nie instytucji, nie organizacji, ale działkowców. I te rozwiązania proponowała Solidarna Polska i cały czas te rozwiązania podtrzymuje. I teraz mam pytanie do rządu. Otóż, panie ministrze, jakie będą rozwiązania dotyczące uwłaszczenia? Czy to będzie to najszersze prawo, czyli prawo własności, czy jakiś inny tytuł prawny, który pod pozorem rzekomego uwłaszczenia znowu zaproponuje Platforma? I znowu będziemy w tym samym miejscu, co będziemy. I znowu za kilka lat, czy za kilkanaście miesięcy będziemy w sprawach dotyczących działkowców znowuż debatować. Stanowisko jednoznaczne do właśnie strony rządowej. Co to za tytuł prawny będzie, jeżeli chodzi o kwestie działkowców? Czy to będzie w rzeczy samej prawo własności? Dziękuję. Dzięki. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Piotr Szeliga. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, ja idąc właśnie tokiem myślenia kolegi, zapytam, kiedy? Kiedy właśnie będzie to prawo? Kiedy nastąpi to uwłaszczenie? Czy znowu będziemy latami czekać, czy do następnego wyroku Trybunału, czy do jakichś innych sytuacji, czy do presji społecznej, czy do kolejnych demonstracji? Kiedy wreszcie rozwiążemy realnie tutaj ten problem działkowców? Bo działkowcy chcieli mieć te działki właśnie na własność, a nie chodziło im tylko, czy to będzie Polski Związek Działkowców, czy to będzie inne stowarzyszenie, czy jak to będzie wyglądało, ale chodzi właśnie o to prawo własności. Kolejna sprawa, panie ministrze, jak ma się sprawa właśnie z kwestią tego stowarzyszenia? Bo dzisiaj de facto ustawowo zapisujemy, że wszyscy nagle staną się członkami stowarzyszenia. No ale wiemy, że jest to dobrowolność stowarzyszania się. Czy będzie to zgodne w ogóle z konstytucją, że wszyscy z automatu staną się członkami tego nowego stowarzyszenia, które de facto będzie inaczej nazwanym Polskim Związkiem Działkowców? Co z tymi stowarzyszeniami, które już dzisiaj istnieją, które są niezależne od PZD, które działają bardzo dobrze, które właśnie walczyły o te prawa działkowców, co będzie z nimi? Czy one będą musiały ulec rozwiązaniu i w myśl nowej ustawy od nowa zostaną zakładane, czy zostaną przejęte przez te ustawowe, w cudzysłowie, stowarzyszenie? Czy to jest rzeczywiście dobro działkowców? Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pani poseł Beata Mazurek, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo, pani poseł. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Projekt obywatelski trafił do Sejmu w lutym tego roku. Dziś po 9 miesiącach mamy drugie jego czytanie.
Moje pytanie zatem do posła sprawozdawcy, ale też i do strony rządowej jest takie. Czy my tak naprawdę zdążymy z jego procedowaniem? Czy państwo jako rząd dołożycie wszelkich starań, aby droga legislacyjna w Senacie przebiegła dosyć szybko i aby prezydent tę ustawę też szybko podpisał przed wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bowiem to oznaczać będzie, jeśli tych zapisów nie przyjmiemy, że de facto ogródki przestaną działać. Pytanie do sprawozdawcy. Zgodnie z projektem w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia tego projektu mają się odbyć zebrania we wszystkich ogródkach, podczas których działkowcy mają zadecydować, któremu stowarzyszeniu ogrodowemu chcą powierzyć prowadzenie tych swoich ogrodów. Moje pytanie jest takie, czy taki nakaz jest zgodny z konstytucją, czy są opinie prawne w tym przedmiocie, jeśli tak, to czyje i jakiej treści. I pytanie do rządu, jak i do przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej. Otóż nie jest tajemnicą, że spotkaliście się państwo z premierem, który powiedział, że uwłaszczenie zostanie uregulowane odrębną ustawą. Ale czy coś więcej wiecie na ten temat? Kiedy to ustawa? Czy ścieżka legislacyjna będzie szybka, czy nie? Bo taki zapis suchy, który pojawia się w mediach, nie jest dla mnie niczym innym, jak tylko zamydleniem wam oczu i czasowym wyciszeniem sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Pluta, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Ja systematycznie od samego początku spotykam się ze wszystkimi działkowcami, próbuję im wytłumaczyć sposób naszego działania. I w dniu 15.11.2013 roku miałem ostatnie takie spotkanie z przedstawicielami ogrodów działkowych, na którym byli działkowcy z terenu działania delegatury rejonowej w Tarnobrzegu. Podczas rozmowy z działkowcami, ze wszystkimi prezesami zobowiązałem się do przedstawiania ich głównych obaw dotyczących naszej ustawy. Co prawda na te pytania już im udzieliłem odpowiedzi, ale skoro zobowiązałem się, to je przedstawię jeszcze raz. Pierwsza obawa taka zasadnicza to czy termin wejścia nowej ustawy skazany przez Trybunał Konstytucyjny zostanie dotrzymany. Drugie, czy istnieje możliwość wykreślenia artykułu dotyczącego tak zwanego uwłaszczenia. I jedna sprawa, która nie była tutaj poruszana, która jest też bolączką może w tej chwili, czy zawiadomienie o zebraniu walnym musi odbywać się za pomocą pośrednictwa poczty bądź poczty kurierskiej, które to zobowiązanie zwiększa znacznie koszty powiadomienia, skutecznego powiadomienia wszystkich działkowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią poseł Halinę Rozpondek, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wydawać by się mogło, że po tak długiej debacie Wysoka Izba przygotuje naprawdę rewolucyjne rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów, a przede wszystkim na miarę potrzeb działkowców, podkreślam działkowców, a nie Polskiego Związku Działkowców i Zarządów Działek, bo któryś z panów posłów powiedział, że działkowcy przez to lato prawie nie pracowali, bo tak bardzo przejmowali się ustawą, która jest procedowana w Sejmie. Otóż wcale nieprawda. Przejmowały się zarządy działek, natomiast działkowcy spokojnie patrzyli na to, czy my rzeczywiście pójdziemy im na rękę, czyli ustalimy prawo własności, zwolnimy monopol PZD. W tym kierunku spoglądali z nadzieją na pracę Sejmu. Trybunał Konstytucyjny dość precyzyjnie określił, jakie zmiany winna zawierać nowa ustawa. Właśnie najważniejsze to złamanie monopolu PZD oraz wprowadzenie podmiotowości działkowców. Moje pytanie brzmi, czy wobec daleko idących ustępstw na rzecz Polskiego Związku Działkowców wyczerpaliśmy w tej ustawie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie w kwestii własności działek, bo nowa ustawa, która ma powstać w związku z uwłaszczeniem wobec nieustępliwej nadal postawy Polskiego Związku Działkowców, obawiam się, że nigdy nie zostanie uchwalona. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Głos zabierze w celu zadawania pytań pan poseł Wojciech Zubowski. Bardzo dziękuję. Proszę. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo.
Szanowni Państwo, mam pytanie do przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Otóż wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do szczęśliwego końca, jeżeli chodzi o uchwalenie ustawy regulującej funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Chciałbym panów zapytać o państwa zdanie na temat tego, jak przebiegały prace komisji, jak przebiegały prace w podkomisjach, a także byście państwo może wypowiedzieli się na temat tego, jak ten projekt, nad którym dzisiaj dyskutujemy i który dzisiaj mamy też przyjmować, jest bardzo zbieżny z tym projektem, który państwo złożyliście w lutym tego roku w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pan poseł Marek Matuszewski. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej. No już się cieszyli. Cieszyli się deweloperzy, bo piękne kąski w atrakcyjnych miastach będą ich. Już to widzieli, a może im niektórzy obiecali, te piękne, atrakcyjne tereny. Ale co się stało? Działkowcy stanęli razem twardo przeciw tym decyzjom tych, którzy coś obiecali deweloperom. Jedność działkowców spowodowała i poparcie PiS-u i innych partii opozycyjnych, że się nie udało, że inicjatywa obywatelska jest i że działkowcy będą nadal mogli być na swoich działkach, bo tam są gospodarzami. Ja mam pytanie do przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Czy, bo nie bywałem często na komisjach, czy według przedstawicieli te komisje przebiegały sprawnie? Czy według przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej to wszystko było dobrze organizowane przez panią przewodniczącą? Czy to wszystko było sprawnie organizowane? A do pana ministra mam jedno pytanie. Ale to już pan czas wyczerpał. Czy pan minister, ostatnie pytanie, panie marszałku. No to dwie bardzo sekundy, krótko, niech proszę. Się pan nie obawia PSL, myślę, że też tutaj. Panie pośle, niech pan się nie troszczy o moje obawy, troszeczkę tylko powinien więcej zrobić. Panie ministrze, czy miał pan jakieś informacje, że deweloperzy byli zainteresowani niektórymi terenami działek w niektórych atrakcyjnych miejscach w dużych miastach? Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Romuald Eichler, bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo. No tak, dzisiaj wszyscy są z działkowcami. Nie słyszałem wypowiedzi, żeby ktoś był przeciw, ale muszę powiedzieć, według mojej oceny to przede wszystkim państwa zasługa, inicjatywy ustawodawczej i samych działkowców, że doprowadziliście do tej sytuacji, a przede wszystkim do manifestacji w województwach, w Warszawie tutaj, bo to przekonało co niektórych polityków, że trzeba spojrzeć inaczej na państwa pomysły, w ogóle na działki jak do tej pory. Ale ja nie byłbym taki szczęśliwy, jeśli chodzi o moją ocenę, i tu się wypowiadam w własnym imieniu. Uwłaszczenie to piękna sprawa. To piękna sprawa do właścicieli, którzy zostaną uwłaszczeni. Ale czy trzeba sobie zadać pytanie, czy nie jest to koniec ogrodów działkowych w takim zorganizowaniu jak w chwili obecnej. Bo dzisiaj ktoś zostanie uwłaszczony, pięciu, sześciu się zmówią, sprzedadzą z różnych to powodów. I co? O to chodzi? Czy chodzi o podtrzymanie tradycji działkowców i przejmowania ogrodów jedna rodzina po drugim? Proszę państwa, jeśli dojdzie do uwłaszczenia, to jest to koniec działek działkowców w Polsce. Proszę mi wierzyć, że to jest tylko kwestia czasu, jednej dziesięciolatki czy następnej. I nie mamy o czym mówić. Taka jest moja ocena. I podobna sytuacja dotyczy, jeśli nie będzie takiego, już kończę panie marszałku, jeśli nie będzie takiego organu, który potrafi zmobilizować, który potrafi zadbać o to, co dzisiaj ma miejsce. Jak to się będzie nazywać, to jest wtórna sprawa. Dziękujemy panu posłowi. Pan poseł Zbyszek Zaborowski zabierze głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Jedno pytanie jest wspólne do przedstawicieli, do posłanki reprezentującej komisję oraz do rządu. Dlaczego tak długo trwało w rządzie i w parlamencie wypracowanie racjonalnego stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? Czy to dojście do rozumu nie mogło być szybsze? Przypominam, że w ustawie mamy termin 1 stycznia 2014, do 1 stycznia zostało 41 dni. Dlaczego to dochodzenie do rozumu tyle trwało? A do przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej mam pytanie, czy bez ogólnopolskiej reprezentacji działkowców byłaby możliwa skuteczna obrona ich interesów? Czy parlament przyjąłby ich zdaniem racjonalny projekt ustawy o ogrodach działkowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos teraz zabierze pan poseł Bartosz Kownacki z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, wreszcie najważniejsi dzisiaj szanowni działkowcy. Wygraliśmy. To wy wygraliście. To dzięki waszej pracy w tej kampanii, w której przegrywaliśmy niemal każdą bitwę, udało nam się wygrać wojnę. To była bezwarunkowa kapitulacja Platformy Obywatelskiej. Bez żadnych warunków musieli się poddać. To jest pierwszy raz w historii rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy głos obywateli został usłyszany. Pytanie, dlaczego dopiero po 6 latach? I mam pytanie do pani Sibińskiej, do posłów Platformy Obywatelskiej. Czemu przez tyle miesięcy zwalczaliście projekt obywatelski? Czemu proponowaliście szkodliwe zmiany? Wreszcie, czemu pani poseł nie głosowała pani za poprawkami korzystnymi dla działkowców? Tu jest zdjęcie dokumentujące, że nawet jak Platforma była za, to pani cały czas była przeciw. I jakie, szanowni państwo z Platformy Obywatelskiej, dajecie gwarancję, że duch ustawy posła Huskowskiego nie obudzi się za chwilę u was, nie obudzi się w Senacie albo tuż po uchwaleniu ustawy, kiedy posprzątacie w rządzie, kiedy zmienicie ministrów, nie przyjdziecie znów ze szkodliwym dla działkowców projektem, by dać komuś innemu to, co być może, tak jak tutaj jeden z parlamentarzystów mówił, ktoś obiecał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Kolejnym mówcą będzie pan poseł Tomasz Kurski z Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, tak naprawdę o uwłaszczeniu będziemy mogli mówić wtedy, kiedy tak naprawdę realnie działkowcy staną się właścicielem swojej własnej działki, którą dzisiaj uprawiają. I to jest tak naprawdę realne uwłaszczenie i o tym powinniśmy rozmawiać. Na taką ustawę niestety działkowcy się nie doczekali. Takiej ustawy dzisiaj się działkowcy nie doczekali i nie wiem skąd tak wielki entuzjazm, bo ja rozumiem prawo do zrzeszania się działkowców w najróżniejsze stowarzyszenia, zrzeszenia, ale podstawą powinna być własność prywatna. Powinno być to, że każdy działkowiec, który ma dzisiaj działkę i ma ją od wielu lat, staje się jej właścicielem, może ją przekazać swojej rodzinie, może ona jest przedmiotem dziedziczenia i to jest podstawą. Własność prywatna i do tego powinniśmy dążyć. Oczywiście rozumiem, że nie jest to prosta droga, powinniśmy nad tym pracować, ale tak jak powiedziałem, dzisiejsza ustawa absolutnie tego nie załatwia. Solidarna Polska jest zdania, oddajmy działki działkowcom. A ci działkowcy już wtedy będą wiedzieli, co z nimi zrobić. I to jest jak gdyby podstawą. Ja mam pytanie, czy działkowcy mogą doczekać się tego, żeby stać się realnie właścicielami własnych działek? I ewentualnie kiedy rząd przygotuje takie rozwiązania prawne? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Ostatnie pytanie zada pani posłanka Gabriela Masłowska z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek. Tryb pracy nad ustawą o ogrodach działkowych, o rodzinnych ogrodach działkowych narobił wiele złego, sam tryb pracy. Kosztował wiele czasu, nerwów, a czasem i łez wielu tysięcy ludzi. Platforma Obywatelska najpierw była bardzo rygorystyczna, jeśli chodzi o projekt obywatelski, potem go popierała pod wpływem opinii publicznej, ba, nawet obiecywała uwłaszczenie. I w tym momencie obudziły się upiory w niektórych ogrodach działkowych. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na kanwie tego chaosu, tego bałaganu i obietnic w tym zakresie o uwłaszczeniu dochodzi do wielu ogrodach działkowych do przejmowania
siłą działek, za które są wnoszone opłaty, które są zagospodarowane po prostu osoby powiązane z zarządami ogrodów działkowych w porozumieniu z nimi. Niszczą to wszystko i w ciągu dnia, dwóch okazuje się, że ta osoba już nie ma. Może sobie tamte inne niezagospodarowane działki uprawiać. Powiecie państwo, to sprawy łamania prawa, sprawy prokuratorskie. Pisma krążą w tej sprawie, bez efektu. Ludzie cierpią. Mam pytanie, czy w sprawie, którą skierowałam do Związku, Krajowego Związku Działkowców, otrzymam odpowiedź. Sprawa dotyczy Lublina, jednego z ogrodów działkowych w Lublinie. Czy Związek Działkowców rozwiąże ten problem? Czy musi się to rzeczywiście oprzeć aż o organa prokuratorskie? Ile takich przypadków macie notowanych w Polsce? I czy projekt ustawy w jakiś szczególny sposób zabezpiecza przed tego typu zdarzeniami, ten, który został przygotowany, bardziej niż dotychczasowy? Dziękuję. Dziękuję pani posłanko. W związku z tym, że lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana, proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pana Piotra Stycznia. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Chciałbym podziękować za zadane pytania. Część z nich, właściwie rzecz biorąc, odnosi się do materii, która jeszcze nie jest ostatecznie uregulowaną. Przypomnę, że projekt jest w tej chwili w drugim czytaniu. Wniesione są także poprawki. Odnotowałem ostatecznie 15 pytań, ponieważ część z nich się powtarzała i postaram się udzielić na nie krótkich, wyczerpujących odpowiedzi. Problem ogrodów już prowadzonych przez stowarzyszenia inne niż PZD nie jest w ustawie uregulowany. Można to oznaczyć, to znaczy w ten sposób nie jest uregulowany, że te organizacje dzisiaj prowadzące ogrody działkowe w naszym rozumieniu tekstu ustawy, który jest dzisiaj w czytaniu drugim, nadal prowadzą i będą mogły prowadzić te ogrody bez żadnych zakłóceń. Jeżeli z kolei dokona się wyboru stowarzyszenia przy wydzielaniu się z PZD w trybie takim, że będzie oddawane zarządzanie ogrodem stowarzyszeniu już istniejącemu, dostrzegamy w treści ustawy pewną niekonsekwencję. Wczoraj podczas obrad połączonych komisji w imieniu rządu zgłaszałem uwagę dotyczącą tego stanu rzeczy. Dzisiaj na posiedzeniu połączonych komisji będziemy przyglądać się wniesionym poprawkom. Być może te poprawki pozwolą opracować ten problem w sposób wyczerpujący i zgodny z oczekiwaniem, czyli takim, który przyznaje rację demokratycznemu wyborowi instytucji, stowarzyszenia, które będzie zarządzało konkretnym ogrodem. Czy rząd przygotuje ustawę o uwłaszczeniu działkowców? Artykuł 29 tworzy delegację bardzo ogólną. Będziemy się zastanawiać nad tym. Mianowicie mogę Wysokiej Izbie obiecać, że w przypadku podjęcia decyzji, że będzie to projekt rządowy, na pewno niezwłocznie przystąpimy do jego opracowywania. Jeżeli będzie to inicjatywa poselska, wykażemy się jak dotychczas nadzwyczajną pomocniczością w tej sprawie. Czy dostrzegamy rozwiązania prawne dla istniejących stowarzyszeń, które utrudniają prowadzenie ogrodów? Będziemy poddawać jeszcze treść ustawy analizie. Wczoraj, przypomnę, dość późno odbyło się posiedzenie kończące pracę połączonych komisji. Wydaje się, że w tej chwili będziemy musieli również się odnosić na bieżąco dzisiaj wieczorem do wniesionych poprawek. Tu dostrzegamy ewentualną możliwość udoskonalenia przepisów ustawy. Kolejne pytanie. Co zdarzyło się, że zmieniono postawy przy opracowaniu projektu ustawy? Chciałbym powiedzieć, że w imieniu rządu mogę zapewnić państwa, że od samego początku działaliśmy tak, jak życzył sobie tego parlament, powołując specjalną podkomisję. Połączone komisje oczywiście zdecydowały o sposobie prowadzenia prac nad projektami ustawy. Sądzę, że w żadnym momencie, będąc przedstawicielem rządu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie uchybiło zasadzie
pomocy w najwyższym stopniu, jaki był oczekiwany przez prowadzących podkomisję, a następnie połączone komisje. Czy obawy działkowców co do przejęcia majątku działkowców, nazwano w pytaniu skokiem na kasę, były uzasadnione? Odpowiem krótko – nie. Kto przygotuje ustawę uwłaszczeniową? Kolejne pytanie. To rozstrzygnięcie oczywiście było omówione przeze mnie wcześniej. Chciałbym zauważyć, że przygotowanie tej ustawy będzie wymagało bardzo szczególnej pracy, jak w każdym przypadku, w którym majątek wspólny, na przykład gmin czy Skarbu Państwa, będzie przekazany co do tytułu, w którym dysponują aktualni władający takimi tytułami, konkretnym działkowcom. W tej sprawie, jeszcze raz powtórzę, będziemy w najwyższym stopniu pomocniczy lub też będziemy przedkładać własną inicjatywę ustawodawczą. Kto zrekompensuje działkowcom utracony czas z tytułu odbywanych manifestacji? Trudno mi się odnieść szczegółowo do takiego pytania, ponieważ po pierwsze nie mamy takich szacunków, nie zostały one przedstawione przez zadającego pytanie, ale z drugiej strony też chciałbym zauważyć, że forma manifestacji w państwie demokratycznym jest formą oddziaływania na tych, którzy podejmują decyzje, wyrażania opinii, wolę tak wyrażoną. Oczywiście każdy wlicza w koszty w taki sposób reprezentowanych poglądów. Osobiście muszę powiedzieć, że odbierałem petycję od przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, obserwowałem te demonstracje i nie wydaje mi się, żebyśmy wtedy, rozstając się w dużej zgodzie i zadowoleniu z osiągniętego konsensusu w zakresie poglądów dotyczących procedowania projektów ustawy, abyśmy mogli nawet w cień rekompensaty przekazać czy też wywołać jako istotnego problemu wzajemnych relacji w tej dziedzinie. Czy możliwa jest likwidacja ogrodu? Tutaj chodzi o sytuację, w której któryś z ogrodów nie wypełni treści artykułu 77 i kto taką likwidację będzie dokonywał. Odpowiedź jest zawarta w artykule 76 w ustępie 5. Chciałbym, żeby z tego projektu właśnie odczytano dokładnie mechanizm, który jest związany z uprawnieniem konkretnego organu do przeprowadzenia, do wydania decyzji likwidacyjnej. Jakie będą prawa w ustawie uwłaszczeniowej? Ustawa uwłaszczeniowa, trudno dzisiaj przesądzić o jej ostatecznym kształcie, na pewno będzie nadawała takie uprawnienia konkretnym działkowcom, które będą wynikały z praw posiadanych przez tych, którzy będą poprzez ustawę zobowiązani do przekazania tych praw. Może to być wieczyste użytkowanie, może być też prawo własności. Naszym problemem, myślę, że także w trakcie dyskusji w połączonych komisjach, było to, że część ogrodów jest na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. W związku z tym ten kłopot, ten problem należy rozwiązać jako problem pierwszorzędny, a problem uwłaszczeń oczywiście będzie z automatu na łatwiejszych zasadach do przeprowadzenia, jeżeli państwo posłowie, Wysoka Izba taką wolę wykażą w konkretnym projekcie ustawy. Padło także pytanie, kiedy będą te prawa w ustawie uwłaszczeniowej już określone. Trudno mi jest udzielić państwu wyczerpującej odpowiedzi, a przede wszystkim nie mogę wziąć na siebie ani zarząd odpowiedzialności co do terminu. O tym decyduje Wysoka Izba, Parlament Rzeczpospolitej Polskiej. Czy będzie zgodne z konstytucją pozostanie działkowców, czy pozostawienie działkowców członkami Polskiego Związku Działkowców? Wydaje się, że w tej sprawie zawarto właśnie kompromis. Te regulacje dotyczące możliwości wyjścia z Polskiego Związku Działkowców, przejścia konkretnego ogrodu w zarządzanie przez inne stowarzyszenie niż PZD, czy też możliwość powołania nowego stowarzyszenia w uchwale, która wiąże się z opuszczeniem struktur PZD przez konkretny ogród działkowy. Te regulacje idą naprzeciw tego wszystkiego, co wiąże się z ustanowieniem zbioru przepisów mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co się stanie z istniejącymi stowarzyszeniami ogrodowymi? Żadne stowarzyszenie w Polsce nie może być z mocy ustawy zlikwidowane. W związku z tym one będą nadal istniały i funkcjonowały. Ich relacja z kolei
w stosunku do konkretnego ogrodu będzie wynikała z woli samych działkowców. Przypomnę, raz jeszcze wracamy, ponieważ musimy się zetrzeć z materią poprawek, do tej sprawy dzisiaj wieczorem na połączonych komisjach. Czy zdążymy z ustawą przed 21 stycznia 2014 roku? Odpowiedź nie może być inną niż optymistyczna. Musimy zdążyć, dlatego że rozwiązanie inne rodzi skutki, w mojej ocenie, nie tak drastyczne dla działkowców. Chciałbym, żebyśmy nie epatowali tych, którzy są podmiotami, a którzy są podmiotami naszej troski. Nie epatowali ich, że po 21 stycznia zmieni się sytuacja konkretnego działkowca. Po prostu ważnym jest, żeby nie było pewnego rodzaju chaosu i przeświadczenia o tym, że ogrody działkowe zostaną pozostawione bez regulacji, dających pełną podstawę do twierdzenia, że w państwie demokratycznym procedury i procesy związane z funkcjonowaniem ogrodów działkowych oparte są o prawidłowo skonstruowaną ustawę, czyli zbiór przepisów regulujących ich działanie. Było pytanie dotyczące zmiany postawy rządu, zresztą wyrażone w kilku wypowiedziach. I dlaczego tutaj było pytanie dotyczące samego pana premiera? Od samego początku brałem przecież udział w spotkaniu z działkowcami w obecności pana premiera. Odbierałem też, powtórzę raz jeszcze, petycję. Nie było żadnej z naszej strony, czyli rządowej, formy działania, która mogłaby podlegać tak drastycznej ocenie przez państwa posłów zadających pytanie. Mianowicie od samego początku i pan premier, jak również minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej odpowiedzialny za ustawę, byliśmy zgodni co do najważniejszej kwestii, mianowicie możliwie szybkiego, przy wyczerpaniu odpowiedniego sposobu działania przez parlament, możliwie szybkiego rozwiązania spornych kwestii. Sądzę, że przedłożenie, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jest tego dowodem. Czy miałem informację, że deweloperzy byli zainteresowani ogrodami działkowymi? Odpowiem, że my w ministerstwie takich informacji nie otrzymaliśmy. Nie byliśmy też tak indygowani na tę okoliczność. Być może, w związku z tym, że procesy inwestycyjne dzieją się na poziomie konkretne przedsiębiorstwo, a gmina, która na przykład wydaje pozwolenie na budowę lub warunki zagospodarowania terenu, że na tym etapie były dyskusje. Do takiego momentu, oczywiście podczas prac nad ustawą, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nawet się nie zbliżyło. Dlaczego tak długo trwało dojście do dzisiejszego projektu? W nawiasie dochodzenie do rozumu. W związku z tym, że nie stwierdziłem, aby w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ale także w samym rządzie i również osobiście, aby doszło do zjawiska odchodzenia od rozumu, uchylę się odpowiedzi, dlaczego tak długo trwało dojście do czegoś, od czego nie odeszliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pana Tomasza Terleckiego. Bardzo proszę, panie mecenasie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przemawiać przed Wysoką Izbą dzisiaj w imieniu miliona osób, które podpisały projekt obywatelski. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć im serdeczne podziękowanie za to, że wsparli ten projekt i od kilku miesięcy walczą od niego bardzo aktywnie, bo to dzięki ich staraniom dzisiaj znajdujemy się w dobrym momencie, dlatego że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia tego, o co nam od początku chodziło. O dobre prawo dla działkowców, o takie prawo, które pozwoli im zachować swoje ogrody, swoje działki i pozwoli im dalej w spokoju korzystać z dobrodziejstw ogrodów działkowych. Ja może tak nie po kolei będę odpowiadał na pytania. Może zacznę od tych pytań, które się pojawiały na końcu, dotyczące trybu prac, oceny tego, co się działo na podkomisji, na komisjach. No,
Powiem tak, no, było wiele perturbacji, wiele przeszkód, wiele sytuacji, których nie do końca potrafiliśmy zrozumieć. Przede wszystkim fakt, że dzisiaj, czyli 60 dni przed terminem wyznaczonym przed Trybunałem, spotykam się na drugim czytaniu, no jest oznaką tego, że nie wszystko było tak, jak być powinno. Natomiast faktem jest, że dochodzimy do dobrego punktu i jesteśmy bardzo blisko uchwaleniu dobrej ustawy. Jeżeli chodzi o samą ustawę, to z całą pewnością nie jest to projekt, który wnosiliśmy w lutym tego roku. Wiele poprawek wniesiono w trakcie tych prac. Wiele poprawek udało się usunąć z naszego dokumentu, poprawek, które szkodziły temu dokumentowi. Jest to zasługa przede wszystkim samych działkowców, którzy 10 października tego roku zjawili się przed Sejmem. 15 tysięcy działkowców pojawiło się wtedy i dzięki ich obecności i aktywnej walce udało się przywrócić pierwotną treść projektu obywatelskiego, udało się zachować fundament tego projektu. Działkowcy oczekują na dobre prawo i wydaje się, że jesteśmy bardzo blisko i dzięki postawie właściwie wszystkich klubów parlamentarnych dzisiaj jesteśmy bardzo blisko tego celu. Kończąc już temat dotyczący prac w podkomisji, chciałbym powiedzieć tak, że cieszy to, że dzisiaj ta debata ma charakter bardzo merytoryczny. Niestety nie jest tak w pełnym zakresie. To negatywne oblicze prac w komisjach, w podkomisji dzisiaj byliśmy w stanie doświadczyć w wystąpieniu niestety pana posła Żalka, które było niestety nacechowane argumentami merytorycznymi, ale personalnymi atakami. Taka postawa właśnie w pracach podkomisji spowodowała, że dzisiaj działkowcy muszą się lękać o to, czy parlament zdąży z przyjęciem dobrego prawa dla ich ogrodów działkowych. A teraz przystępując do odpowiedzi na poszczególne pytania. Poseł Gadowski zapytał o sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej i czy sytuacja tych działkowców zostanie unormowana przez projekt obywatelski. Otóż powiem tak, projekt obywatelski reguluje stan prawny większości ogrodów działkowych, ale z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że są takie ogrody działkowe, gdzie nie jesteśmy w stanie tej kwestii rozstrzygnąć w sposób ustawowy. To przede wszystkim takie sytuacje, które polegają na tym, że te ogrody działkowe znajdują się na gruntach prywatnych. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji uwłaszczenia zakładów pracy, gdzie działkowcy zostali niejako wchłonięci przez spółki, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi tychże gruntów. Natomiast trzeba też z całą odpowiedzialnością powiedzieć, i tutaj jest odpowiedź na jedno z pytań bodajże pana posła Zaborowskiego, że to, że ci działkowcy od prawie 20 lat dalej mają swoje działki i w spokoju mogą funkcjonować, to jest właśnie zasługa tego, że są w ogólnopolskiej organizacji, która ich broni po prostu. Broni na różnych szczeblach, czy to w postępowaniach administracyjnych, czy to w postępowaniach sądowych. Sam miałem przyjemność w zeszłym roku bronić właśnie tych działkowców z Jastrzębia Zdroju i udało się wygrać sprawę, dlatego że spółka, która jest użytkownikiem wieczystym tych gruntów, chciała obciążyć tych działkowców opłatami za użytkowanie wieczyste. Udało się uzyskać pozytywny wyrok i dzięki temu, że działkowcy są zintegrowani w dużej, silnej organizacji, udaje się zachować i obronić ich ogrody działkowe. Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł Gądek dotyczące te kilku stowarzyszeń i możliwości wyodrębniania się ogrodów działkowych i wyboru stowarzyszenia, to tutaj pan minister był łaskaw odpowiedzieć na to pytanie. Projekt obywatelski odpowiada na te wątpliwości i wskazuje bardzo szczegółowy na procedurę dotyczącą wyodrębniania się, zakładając, że to działkowcy jako gospodarze na swoim ogrodzie działkowym będą decydowali o tym, czy chcą dalej pozostawać w strukturach Polskiego Związku Działkowców, ogólnopolskiej organizacji, która przekształci się w stowarzyszenie ogrodowe, czy decydują się na pełną samodzielność i wyodrębnienie się z tych struktur, jednocześnie przejmując wszystkie aktywa majątku Polskiego Związku Działkowców. I to jest niezwykle ważny zapis w projekcie obywatelskim. I tutaj przechodzę do pytania i zagadnienia, które najczęściej pojawiało się w pytaniach pań i panów posłów. Pytanie pani
poseł Lipiec. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że chciałbym rozwiać wiele wątpliwości, które narosło. Odpowiadając może bardzo krótko i jednoznacznie na pytanie, które pani poseł była łaskawa zadać, dlaczego komitet czy Polski Związek Działkowców sprzeciwiał się uwłaszczeniu forsowanego przez Platformę Obywatelską, odpowiem krótko, bo to nie było żadne uwłaszczenie. To nie było żadne uwłaszczenie. To uwłaszczenie dotyczyło nie konkretnej działki, ale przejęcia jedynie udziału w terenie ogólnym. Tego typu uwłaszczenie de facto działkowcowi nic nie dawało. Ponadto nie obejmowała wszystkich działkowców. Obejmowało potencjalnie tylko około 60-65% działkowców z terenu naszego kraju. Dlatego też ten model nie mógł uzyskać poparcia samego środowiska, dlatego że sami działkowcy nie chcieli takiego uwłaszczenia. Ja podkreślę i powtórzę deklarację, którą wielokrotnie składałem w imieniu środowiska właśnie działkowców. Czy to związek, czy to działkowcy, czy to w ogrodach działkowych, nikt nie jest przeciwny samej koncepcji uwłaszczenia. Natomiast to uwłaszczenie powinno spełniać trzy zasadnicze warunki. Powinno być realne, czyli nie powinno być wątpliwe pod względem konstytucyjnym. Powinno być powszechne, czyli trzeba stworzyć możliwość dla każdego działkowca, żeby miał możliwość się uwłaszczyć. A po trzecie wreszcie powinno być funkcjonalne, czyli nie powinno doprowadzać do tego, że te ogrody działkowe bardzo szybko zostaną na przykład rozprzedane, jak zostało tutaj podkreślone w jednym wystąpieniu pana posła Eichlera bodajże, czy to też ze względu na pewną dysfunkcjonalność same organizacyjnie się rozłożą. Tutaj pewną przestrogą są doświadczenia naszych południowych sąsiadów ze Słowacji, gdzie 10 lat temu właśnie przeprowadzono uwłaszczenie i dzisiaj tak naprawdę w dużych miastach ogrodów działkowych zupełnie nie ma. Więc jeżeli chcemy dyskutować o uwłaszczeniu, to dyskutujmy spokojnie i spróbujmy wypracować taki model, który będzie zgodny z konstytucją, nie będzie sprzeczny z interesami gmin, bo ogrody działkowe funkcjonują na gruntach gminnych. Natomiast ta propozycja, którą państwo złożyliście, nie była w żaden sposób konsultowana właśnie z właścicielami tych nieruchomości. Na dowód czego jest jednoznaczne stanowisko Związku Miast Polskich, który stwierdził, że jeżeli przepis w tej formie wejdzie w życie, to natychmiast zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno o to nam nie chodzi. Na koniec, jeżeli chodzi o to zagadnienie, chciałbym stwierdzić, że było rzeczą oczywistą, że jeżeli chcielibyśmy dostosowywać projekt do państwa propozycji, musielibyśmy przerobić od początku ustawę i zmienić około 50% przepisów. Czasu na to absolutnie nie ma. Poza tym pamiętajmy, że ten projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny nie wymagał od ustawodawcy, żeby uwłaszczał działkowców. Oczywiście to jest możliwe, ale to nie było konieczne. Dlatego też, jeżeli chcemy to przeprowadzić w sposób odpowiedzialny, to również pod względem tego, co mówił Trybunał Konstytucyjny odnośnie uwłaszczenia działkowców, a stwierdził, że takie proste uwłaszczenie bez konsultacji właścicielami gmin prawdopodobnie zostanie zakwestionowane. Nie o to nam chodzi, szanowni państwo, dlatego też ten kompromis w tym zakresie wyrażony dzisiaj w artykule 29 jest kompromisem słusznym, wydaje się. Dlatego, że pozwala spokojnie podjąć debatę nad tym tematem, natomiast jednocześnie pozwala uchwalić ustawę, która ratuje ogrody działkowe przed negatywnymi konsekwencjami tego, że wszedłby w życie wyrok Trybunału bez żadnych przepisów. I wydaje się, że jesteśmy bardzo bliscy osiągnięcia tego celu. Dalsze pytanie dotyczące tego, czy będą utrudnienia dla innych stowarzyszeń do prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Ja już odnosiłem się do tego pytania, tutaj pan minister odniósł się do tego pytania. Nie będzie żadnych problemów. Jeżeli działkowcy podejmą decyzję, że chcą działać w ramach własnego, samodzielnego stowarzyszenia, to po prostu podejmą taką decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o istniejące dzisiaj stowarzyszenia, one również będą mogły skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Oczywiście w innym trybie. W trybie takim, że nabędą tytuł prawny do gruntu, na którym jest ogród działkowy. A jeżeli będzie taka wola działkowców,
to działkowcy będą mogli, dokonując pewnych ruchów organizacyjnych, również powierzyć prowadzenie swojego ogrodu właśnie takim stowarzyszeniom. Nie ma problemu. Warunek jeden jest zasadniczy i nie podlegający żadnych dyskusji. To musi być decyzja samych działkowców z tego ogrodu. Jeżeli te stowarzyszenia, które dzisiaj istnieją, mają pewność, że wśród działkowców będzie większość, która chce, żeby prowadziły te ogrody działkowe, to są w stanie na podstawie tych przepisów, które dzisiaj są proponowane, osiągnąć ten cel. I jeżeli będzie taka wola działkowców, po prostu to się stanie. Dalsze pytanie dotyczące członkostwa. Ono nie padło i nie było adresowane do komitetu, natomiast chciałbym na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o członkostwo w Polskim Związku Działkowców, to rzeczywiście jest przepis, który zakłada ciągłość w tym zakresie. Czyli z dniem 1 stycznia, jeżeli tego dnia ustawa wejdzie w życie, dzisiejsi członkowie Polskiego Związku Działkowców nabędą automatycznie członkostwo w przekształconym stowarzyszeniu ogrodowym, w który przekształci się Polski Związek Działkowców. Ale to nie oznacza, że taki stan ma trwać, dlatego że w każdej chwili ustawa gwarantuje im, że będą mogli wystąpić z tego związku, zachowując prawo do działki, a zatem zapewniamy również i realizujemy postulat Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wolności zrzeszania się. Wydaje się nam, że tego typu zapis jest po prostu sprawiedliwy, dlatego że odmienne rozwiązanie zakładające, że wszystkim działkowcom wygasa członkostwo, byłoby naszym zdaniem niesprawiedliwe z tego względu, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj oszacować, ilu z tych działkowców nabywało to członkostwo w pełni dobrowolnie, ale ilu nie. Jestem w pełni przekonany, że zdecydowana większość tych działkowców chce dalej być członkami Polskiego Związku Działkowców, ale nie możemy jednoznacznie wygaszać praw członkowskich, bo byłoby to naszym zdaniem niezgodne z konstytucją. Ale trzeba dać tym ludziom możliwość, aby się wypowiedzieli, czy w dalszym ciągu chcą pozostawać w tejże organizacji. Jak wyglądały prace w komisji? Ja odpowiedziałem na to pytanie. Czy projekt jest zbliżony z pierwotną wersją? Też odpowiedziałem na to pytanie. Rzeczywiście są zmiany. Natomiast sądzę, że zachowaliśmy te fundamentalne założenia. Fundamentalne założenia, czyli zachowanie praw działkowców, zachowanie praw do gruntów przede wszystkim, do majątku i zachowanie pewnej ciągłości organizacyjnej. Dlatego, że najgorszym, co mogłoby się stać, to przerwanie tej ciągłości prawnej i organizacyjnej. Wówczas musielibyśmy budować od początku ruch, który ma ponad 115 lat, a to byłoby ze wszechmiar niewskazane, niezgodne z konstytucją i po prostu niesprawiedliwe. Dlatego też ten projekt zachowuje te fundamentalne cele, które sobie na wstępie założyliśmy i pod którymi podpisało się prawie milion osób. No i pytanie na końcu dotyczące tego, czy ogólnopolska organizacja, czy bez ogólnopolskiej organizacji byłaby ustawa, czy bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Znaczy, to traktuję trochę jako pytanie retoryczne, panie pośle, bo wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista. Gdyby nie to, że działkowcy są dobrze zorganizowani, zintegrowani, że potrafią walczyć o swoje prawa, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie bylibyśmy w tym miejscu. Chciałbym również podziękować wszystkim ugrupowaniom, posłom, którzy wsparli, w szczególności od samego początku, projekt obywatelski. Bo to również dzięki ich wsparciu, ich zaangażowaniu jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy bardzo bliscy uchwalenia projektu obywatelskiego. Także sądzę, że ta odpowiedź może być tylko jedna, panie pośle. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, która podnosiła na samym końcu pani poseł Masłowska, dotycząca pewnych problemów w Lublinie, ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, po prostu nie znam sprawy. Natomiast jesteśmy w stanie się zobowiązać, że przekażemy sprawę do odpowiednich instytucji, do Polskiego Związku Działkowców, który na pewno szybko wyjaśni sprawę i udzieli pani poseł stosowną informację. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie mecenasie. Proszę o zabranie głosu sprawozdawczynię komisji, panią posłankę Krystynę Sibińską. Bardzo proszę, pani posłanko. Pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo. Przedstawiając sprawozdanie połączonych komisji, starałam się w
dosyć wyważony sposób ocenić zarówno pracę podkomisji, jak i komisji. I trudno dzisiaj nie skomentować też niektórych wypowiedzi kolegów posłów, którzy opowiadali w swoich wypowiedziach, zamiast opowiadać na temat prac i projektu, tego co wypracowaliśmy, podjęli się wielkiego trudu, żeby cenzurować klub Platformy Obywatelskiej. Pomyliły się chyba wystąpienia kolegom, niektórym posłom. To nie jest trybuna mówiąca, polegająca na agitacji przedwyborczej, ja tak to czasami odniosłam wrażenie. Natomiast odbieram to też jako pewną próbę wytłumaczenia się z braku pracy w czasie podkomisji i komisji, bo jeśli chciałabym przedstawić listę obecności kolegów posłów, którzy tak dzisiaj mocno zabierali głos i wypowiedzi ich merytoryczne, podkreślę, merytoryczne, to mielibyśmy z tym mały problem. Ja mimo to cały czas dziękowałam i dziękuję wszystkim tym posłom, ale też przedstawicielom resortu, przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, wszystkim działkowcom, tym, którzy pracowali merytorycznie, a ta praca łatwa, jak powiedziałam, nie była. Dużo padało słów nieuprawnionych, zresztą podczas prac w podkomisji również. I chcę powiedzieć jedno, posłowie Platformy Obywatelskiej, ci, którzy rzetelnie, posłowie Solidarnej Polski, PSL-u, ci, którzy rzetelnie pracowali w czasie podkomisji i komisji, no różnią się tym od tych, którzy tylko wszczynają awantury, że potrafimy dyskutować, przyjmować argumenty, rozmawiać i tego dowodem jest dzisiaj zawarty kompromis i zapisy w tym projekcie, który dzisiaj dyskutujemy. Tym się po prostu różnimy. Padały tutaj słowa, że nie panujemy nad obywatelami, bo my nie jesteśmy od panowania nad obywatelami. My jesteśmy od tego, żeby się w obywateli wsłuchiwać, co pokazuje właśnie dzisiejsze nawet nasze wystąpienia i to, do czego doprowadziliśmy. Ja powiem tak, padało tu mnóstwo pytań, dlaczego tak późno, kto opóźniał. Nie raz, nie dwa komentowałam. W mojej ocenie, nie tylko w mojej ocenie, jedynym hamulcowym w tym całym procesie to był PiS, który w sposób zorganizowany opóźniał pracę nad projektami dotyczącymi ogrodów działkowych. Poprzedni przewodniczący podkomisji przez 2 miesiące nie zwoływał posiedzenia podkomisji. To niestety utrudniało pracę, nie przekazał do zaopiniowania poszczególnym resortom poszczególnych projektów. Także nie chciałam o tym mówić. Miałam wrażenie, że unikniemy takiej gorzkiej debaty. Natomiast okazuje się, że takie słowa muszą być wypowiedziane również z trybuny sejmowej. Szkoda, że takiej energii, jak w takim cenzurowaniu, nie wykazali panowie posłowie w pracach, bo padają pytania, dlaczego nie dopracowaliśmy przepisów mówiących o uwłaszczeniu, dlaczego nie dopracowaliśmy przepisów mówiących o uregulowaniu stanów prawnych. No właśnie dlatego, że zabrakło takiej podpowiedzi, zabrakło takiej debaty, panie pośle, między innymi mądrej. Niestety były cały czas więcej emocji niż tej pracy merytorycznej, aczkolwiek powiem, że udało się, jest to dużym sukcesem, że rzeczywiście udało się wypracować kompromisowe rozwiązania. I pozwolę teraz sobie odpowiedzieć krótko na pytania, które padały w moim kierunku. Pan poseł Gadowski, czy artykuł 29 wyczerpie problem innych stowarzyszeń, które funkcjonują? Czy ten artykuł, czy być może poprawki, które zostały zgłoszone, rzeczywiście padały tutaj takie głosy, również w wypowiedzi pana mecenasa Terleckiego, że rzeczywiście są inne stowarzyszenia, które funkcjonują. One mogą funkcjonować na takich samych warunkach, jak funkcjonują do tej pory. Tutaj rzeczywiście problem jest, gdyby chciały przejmować prowadzenie ogrodów wyłonionych w ramach PZD. I tutaj nie znam jeszcze treści wszystkich poprawek, ale być może dzisiaj będziemy mogli się nad tym pochylić. Pan poseł Orzechowski, czy nie grozi
to, co uchwaliliśmy, nie będzie podlegało zarzutom do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o utrzymanie jednak monopolu PZD, o zrzeszeniach się, o frekwencji, o zawiadomieniach. Mówiłam w moim pierwszym wystąpieniu, że było dużo różnych opinii prawnych, zlecanych zarówno przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, przez podkomisję, przez inne osoby. I musimy przyznać otwarcie, różne są opinie, natomiast odpowiedzialnością Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest to, że twierdzą i podtrzymują, że ich przepisy zaproponowane są zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i nie ma takiego niebezpieczeństwa, że będą możliwości zaskarżania. My pracując w podkomisji, jak w komisjach, próbowaliśmy wyprostować niektóre przepisy. Nie wszystkie się udało. Powiem uczciwie, że ja mam wątpliwości co do niektórych zapisów, natomiast polegam również na głosie panów mecenasów, którzy reprezentowali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i jeśli ich twierdzenie jest takie, że moje wątpliwości moich kolegów są niezasadne, to tak po prostu przyjmuję i jak gdyby odpowiedź też taką została udzielona przez pana mecenasa Terleckiego. Pani poseł Gądek pytała, czy konkurs mógłby być organizowany w przypadku, jeśli byłoby kilka stowarzyszeń chętnych do prowadzenia ogrodu. W rozdziale, o którym mówimy, o tworzeniu ogrodów, dajemy taką delegację do rad gminy, które w swoich uchwałach będą mogły podejmować decyzje, w jaki sposób będą te ogrody tworzone i na jakich warunkach będą przekazywane tereny pod ogrody działkowe stowarzyszeniom. Natomiast jeśli chodzi o to, co będzie się wydzielało z ogrodów istniejących, to sami działkowcy będą decydowali o tym, które stowarzyszenie będzie zarządzało ich ogrodem. Były pytania dotyczące, ja myślę, że tu bardzo wiele też było takich wynikających z niezrozumienia pewnie procedury legislacyjnej pytań, ponieważ cały czas powroty były do projektów czy Platformy Obywatelskiej, czy Solidarnej Polski, czy SLD. Ja państwu przypomnę, że przedmiotem naszych obrad są rzeczywiście w tytule dzisiejszego punktu mamy 4 projekty ustaw, ale przypomnę, że wolą podkomisji jako projekt wiodący został wybrany projekt obywatelski. Wszystkie te projekty pozostały jako projekty, które podlegały rozpatrzeniu na początku, ale po przedstawieniu ich przez wnioskodawców one zostały zaniechane wobec tego, że przyjęto jako wiodący projekt obywatelski i powrotu do tych projektów pozostałych nie ma, dlatego że wszystkie prace, rozpatrywanie szczegółowych artykułów było na projekcie obywatelskim. Jakiekolwiek poprawki zostały wniesione również do tego projektu. W związku z tym nie ma mowy i nie ma potrzeby straszenia o jakichś powrotach, o jakichś tam podejrzanych czynnościach, które mogą się toczyć w dalszym postępowaniu. Pani poseł Pępek pytała o to, jak gdyby miała obawy, że będzie krótki czas na utworzenie stowarzyszeń, bo tylko do 1 stycznia. Nie, dlatego że tak naprawdę to stowarzyszenia, czy osoby, które będą chciały tworzyć stowarzyszenia, będą miały co najmniej rok na stworzenie takich organizacji, ponieważ przypomnę, że zapisaliśmy, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy mają się odbyć obowiązkowe zebrania, na których to zapadnie decyzja, czy stowarzyszenie z przekształconego PZD, czy wydzielone, czy jakieś inne będzie przejmowało obowiązki zarządzania danym ogrodem. W związku z tym tej obawy nie ma. A w taki czas wpisujemy po to, żeby inne przepisy mogły być realizowane i żeby działkowcy nie mieli obawy, że jest jakiś zagrożony ich byt. O tym bardzo często były pytania o tych innych stowarzyszeniach. Myślę, że tu zarówno pan minister, jak i pan mecenas Terlecki odpowiedzieli.
Pytanie było pani poseł Rafalskiej, dlaczego tak długo, że były zagrożenia, niepewności. Ja już to odpowiedziałam, to jest pytanie do pani kolegów z klubowych, którzy w sposób ewidentny opóźniali pracę nad ustawą. Działkowcy, no właśnie, pan poseł Szwed również, kto blokował? Ja twierdzę, że blokowali to pana również koledzy. Ja wręcz powiem, że krążą takie właśnie głosy po kuluarach Sejmu, że bardzo na tym zależało kolegom, bo przypomnę, że to z inicjatywy też posłów PiS-u ustawa o ogrodach działkowych znalazła się w Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym no, trudno oczekiwać, że nagle z wilka ktoś się staje owieczką, z wilka staje się ktoś owieczką i nagle wielkim przyjacielem, o czym świadczą również no, głosy pani poseł Masłowskiej, która ma dużo wątpliwości co do funkcjonowania PZD i szkoda, że nie wypowiada tych wątpliwości swoim kolegom podczas pracy w podkomisji. Pan poseł Chmielowski mówił właśnie o tych przekształceniach, o tych sprawach nieuregulowanych stanach prawnych. Rzeczywiście jest to problem. Były poprawki klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, które dawały takie instrumenty gminom i stowarzyszeniom, że można było próbować regulować te nieuregulowane stany prawne. Taka poprawka nie znalazła uznania w większości na komisji. Dlatego też rzeczywiście takie prace powinny być podjęte. Tylko nie wiem, dlaczego jest to pytanie skierowane do koalicji. Ja mam wrażenie, że to jest zadanie dla nas wszystkich posłów, parlamentarzystów, nie tylko posłów koalicji. Pan poseł Romanek z Solidarnej Polski nie przyjmuje zarzutu, że Platforma Obywatelska zawiesiła czy zamieszała w uwłaszczeniu. Nie, chcieliśmy zrobić to wspólnie, chcieliśmy zrobić to razem, mieliśmy różne pomysły. Natomiast, żeby te pomysły przeprowadzić, umówmy się, potrzebna jest większość parlamentarna. Nie udało się jej stworzyć, natomiast udało się wypracować kompromis, na podstawie którego przyjęliśmy wszyscy wspólnie zobowiązanie do tego, że będziemy pracowali nad odrębnymi przepisami dotyczącymi uwłaszczenia. I to jest nasze wspólne zobowiązanie, również wyartykułowane przez pana mecenasa Terleckiego w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. I takie zobowiązanie powinniśmy na siebie wszyscy przyjąć. Czy zdążymy? Robimy wszystko, żeby zdążyć i tak sobie dalsze prace wyobrażamy, że dzisiaj wieczorem o godzinie 20 jest posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym będziemy rozpatrywali zgłoszone poprawki. Spora część poprawek to są poprawki wynikające z jak gdyby czystości wprowadzonej przez Biuro Legislacyjne. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z tymi. Z pozostałymi nie zdążyłam się zapoznać, więc trudno mi się wypowiadać. O terminie już mówiłam. Były pytania, dlaczego poczta kurierska? No takie są zasady, chcemy, tak zostało to również zapisane, żeby nie było zarzutów, że ktoś nie został właściwie poinformowany o tych zebraniach. Wydaje się, że to jest taki sposób też zwyczajowo przyjęty i gwarantujący bezpieczeństwo, że te zawiadomienia do wszystkich dotrą. Jest tam również zapis taki, że te zawiadomienia muszą być wysłane co najmniej 2 tygodnie przed proponowaną datą spotkania. W związku z tym nie powinno być wątpliwości co do tego, że one dotrą w odpowiednim czasie. Poseł Zubowski miał pytania do komitetu. Pan poseł Eichler miał wątpliwości, czy uwłaszczenie to jest dobry kierunek. Ja bym chciała tutaj skomentować to w ten sposób. Przecież mówimy o tym, że chronimy prawa działkowców. Przecież walczymy o to, żeby ogrodnictwo działkowe było utrzymane w Polsce. W związku z tym, jeśli padają zarzuty, że nagle działkowcy zaczną sprzedawać swoje działki, to wobec tego